Sponsorem programu jest ViaPlay, platforma na której obejrzysz wszystkie mecze Premier League. Największa wyprzedaż w historii sklepu angielskie espresso 30% rabatu na cały asortyment. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was, kochani, bardzo serdecznie po 13. kolejce w Premier League. Witam się z Wami, ja, Jonasz Zasowski, a wraz ze mną skład nietuzinkowy, skład fantastyczny, Krzysztof Bielecki. Witam serdecznie, dzień dobry. Oraz Maciej Łaszkiewicz. Witam również bardzo cieplutko. Słuchajcie, zanim rozpoczniemy rozmowę o, ten, o tej fantastycznej kolejce, to chcę Wam powiedzieć, że jeszcze tylko dziś trwa. Promocja na sklepie angielskiExpress.pl Na cały nasz asortyment 30% kończy się Black Week, tak więc wpadajcie, możecie sobie powinąć chociażby taką czopeczkę, jaką mam na sobie, bardzo fajna, polecam. No 30% rabatu na cały sklep, więc na pewno znajdziecie coś dla siebie, jeśli jesteście fanami naszej ukochanej ligi. No i tyle jeśli chodzi o ogłoszenia. No i przechodzimy, szanowni Państwo, creme de la creme. Naprawdę mega się jaram tą kolejką. O Matko, przepraszam, uderzyłem w mikrofon, mam nadzieję, że nie było tego słychać. Mega się jaram tą kolejką, bo wydarzyło się dużo ciekawych, fantastycznych historii. Jeśli śledzicie to, wiecie, jeśli nie śledzicie to, za chwilę się dowiecie. Rozpoczynamy od tego, co przed chwilą. Od jednego z najgorętszych pojedynków ostatnich lat w Premier League, Liverpool zmierzył się z Manchesterem City. Liverpool wygrał to spotkanie 2-0. Wątków wokół tego meczu mnóstwo między innymi sprawa toczącego się e, małego sporu, można powiedzieć, kontraktowego pomiędzy Salahem a, a tutaj władzami e, e, klubu. E, gdzieś przez to jeszcze siódmy mecz bez porażki, e, bez zwycięstwa, przepraszam, Manchesteru City, e, kończąc na fantastycznym momencie, kiedy kibice Liverpoolu na Anfield śpiewali Pepowi Guardioli Suct in the morning, a ten pokazywał im. Sześć mistrzostw, sześć mistrzostw, no coś pięknego po prostu, fantastyczny mecz, fantastyczna historia, oczywiście domyślam się, że kibice Manchesteru City nie podzielają mojej opinii, co za czas by żyć, żeby być kibicem Liverpoolu, słuchajcie, Liverpool i Arnes Slot w Liverpoolu, 18 zwycięstw, jeden remis i jedna porażka, biorąc pod uwagę wszystkie rozgrywki, ten tydzień, no to jest coś, co los ugotował naprawdę niesamowicie dla kibiców w Liverpoolu, w jednym tygodniu pokonany Real, i Manchester City Real, oczywiście w Lidze Mistrzów. Liverpool na szczycie tabeli, Ligi Mistrzów na szczycie tabeli. Premier League. No kto by się spodziewał przed sezonem, kiedy Arne Slot przejmował tę ekipę? No i pytanie tylko co będzie dalej między innymi właśnie chociażby z Salahem, który także stał się bohaterem tego spotkania, asysta oraz gol. Jeszcze Cody Hak dołączył tutaj trafienie w 12 minucie bardzo szybko. Trzeba przyznać uczciwie i szczerze, że Liverpool no, zdominował spotkanie z Manchesterem City, był drużyną wyraźnie lepszą. Co by Pep Guardiola nie pokazywał w stronę kibiców to trzeba przyznać, że Manchester City jest w dużym kryzysie w tym momencie. No i zestawiając te dwie drużyny obok siebie, no to w tym spotkaniu naprawdę Manchester City nie miał czego zbierać. Liverpool gra fantastycznie grają, grają doprawdy znakomicie i na tę chwilę wydaje się, że nikt nie będzie w stanie przeszkodzić im w tej jasnej drodze ku ku mistrzostw, Mistrzostwu Anglii. 9 punktów w tym momencie przewagi nad drugim Arsenalem. No to jest zaliczka, którą ciężko będzie, ciężko będzie zatracić. No właśnie, jak wy panowie oceniacie pojedynek Liverpoolu z Manchesterem City? No, Wyraźna była tutaj różnica. I powiedzcie, kurde, no co tutaj powinien zrobić Manchester City? Co tutaj nie gra? Ile będzie trwała ta fatalna seria Manchesteru City? Są problemy. Miałem nadzieję, że rozpoczniemy od ważniejszego wydarzenia tego weekendu, bo przecież Amorim Ball rozpoczął się na dobre, więc moglibyśmy o tym porozmawiać. No ale jeżeli musimy już porozmawiać o meczu Liverpoolu z Manchesterem City no to dobrze, dostosuje się do tych, do tych wymogów. A tak całkowicie poważnie, no to dawno nie widziałem Manchesteru City tak bezradnego i tak zdominowanego, jak w tym spotkaniu z Liverpoolem. Nie wiem w ogóle, czy nie będzie przesadą, jeżeli nie powiem, że nigdy z kadencji Pepa Guardioli nie widziałem Manchesteru City tak Zdominowanego i tak bezradnego, bo to nie było tak, że to było wyrównane spotkanie. Liverpool strzelił po prostu dwie bramki, wykorzystał jakieś dwie sytuacje. Tych sytuacji było multum, bo sam Mosalek mógł strzelić ze dwie bramki więcej, mam wrażenie. Gdyby troszeczkę szczęścia dopisało i trochę większą skutecznością pod bramką rywali, by się wykazał. Naprawdę martwiące obrazki dla Manchester City i Pepa Guardioli, bo taki kryzys jeszcze chyba, jeszcze chyba na pewno jeszcze im się nie przydarzył. No i te obrazki z Kibicówki spotkania, kiedy Pep Guardiola pokazywał kibicom Liverpoolu sześć zdobytych tytułów, no to już co bardziej złośliwi śmieją się, że tutaj następuje taka już zaawansowana murinizacja i to jest ten syndrom Jose Mourinho, który kończąc się w swoich klubach zazwyczaj uciekał się do takich gierek. Ja oczywiście jestem bardzo daleki od tego, żeby powiedzieć, że Pep Guardiola jakkolwiek się kończy, bo... Ten człowiek przez ostatnie lata przyzwyczaił nas do tego, że potrafi wygrywać wszystko seriami i nie brać absolutnie żadnych jeńców. No ale właśnie, pytanie, czy poradzi sobie z kryzysem, bo to jest, to jest sytuacja, można by powiedzieć, nowa dla Pepa Guardioli w Manchester City. Bo, okej, okay, nie biorąc pod uwagę tych początków, kiedy, kiedy budował tą swoją wielką drużynę i faktycznie ten, ten proces potrzebował, potrzebował czasu, to później szło to już, tak na dobrą sprawę, z górki. Była, była maszyna, która była była doskonale naoliwiona i funkcjonowała świetnie, no a teraz te trybiki są pouszkadzane, brakuje Rodriego, brakuje Kevina De Bruyne, brakuje dobrze grającego Erlinga Halanda, brakuje dobrze grającego Fila Fodena, Ilkay Gündoğan to już też nie jest ten, ten sam piłkarz, który grał tutaj przed transferem do Barcelony, no naprawdę, naprawdę wygląda to mocno przeciętnie, a Liverpool jest w totalnym gazie, bo można tutaj pojedynczo wymieniać poszczególnych zawodników, czy to Mosalach, czy Dominik Sobos czy trend Alexander Arnold, czy może przede wszystkim od niego powinniśmy zacząć Virgil van Dijk, bo to jest piłkarz, o którym mówi się niewiele, a ja nie wiem, czy to nie jest przypadkiem Virgil van Dijk, który nawiązuje formą i występami do tych swoich najlepszych czasów w Liverpoolu i do tego swojego najlepszego sezonu, kiedy to poprzednio Liverpool wygrywał, wygrywał Premier League, bo, bo ten piłkarz skoczył na naprawdę, naprawdę bardzo wysoki poziom. Liverpool zdał moim zdaniem najważniejszy test. Najważniejszy test w tym sezonie, chyba tak można powiedzieć, bo nie dość, że Manchester City był podrażniony, był po pięciu e, pięciu porażkach z rzędu. Nie, nie pięciu porażkach z rzędu, ale pięciu meczów bez zwycięstwa, chyba z rzędu. Tak, tak, by było sześć meczów bez zwycięstwa i to jest siódme. Sześć meczów, sześć meczów bez zwycięstwa, więc Manchester City był na pewno bardzo podrażniony i mogliśmy się spodziewać, że Pep Guardiola zrobi absolutnie wszystko, żeby w tym spotkaniu wyciągnąć jakikolwiek pozytywny wynik, ale. Okazało się, że był tak bezradny, bo ekipa Arne Slota była ustawiona na to spotkanie po prostu kapitalnie, zresztą tak jak na większość meczów w tym sezonie. No tak, tutaj wymieniłeś tych kilku bohaterów Liverpoolu, ale można ich wymieniać, wymieniać i wymieniać, bo też no, Ryan Gravenberg e, chociażby, czy też Cody Gak, po który mm. rozpoczął strzelanie w tym meczu i mi w Liverpoolu bardzo podoba się ta rywalizacja o pierwszy skład, bo tam e, nikt nie może być też pewnym miejsca w tej pierwszej jedenastce, nawet Mohamed Salah mam takie wrażenie, że też e, po prostu jest dosyć duża rotacja i cały czas będący gdzieś tam w odwodzie, chociażby Darwin Nunes, jeżeli chodzi o tych piłkarzy ofensywnych, e, czy nawet Harvey Elliott, czy jeżeli chodzi o tych piłkarzy jeszcze w środku pola, no to też Soboslai Wymienia się z, z Cathy Jonesem, oczywiście, więc. Arnes lat, mimo wszystko cały czas mam wrażenie, że trzyma tych piłkarzy pod prądem. Też jestem właśnie ciekawy, na ile wpływa na tych kluczowych zawodników właśnie fakt tego, że, że mają, posiadają kontrakt tylko do końca tego sezonu, bo to jest oczywiście coś, co no, działa trochę na niekorzyść aktualnie Liverpoolu, bo kibice nie mogą się tak w pełni cieszyć z tego wszystkiego, co się dzieje wokół aktualnie drużyny The Reds, bo cały czas mają po prostu gdzieś tam z tyłu głowy, że to może być faktycznie ostatni sezon Mohameda Salaha, czy też Virgila Van Dijk'a i to nawet też Salah, no to mówi coraz bardziej otwarcie, że on w w zasadzie no, nie jest pewny tej przyszłości, nawet no, to może być jego ostatni mecz z Manchesterem City na Anfield. I no takie coraz głośniejsze wypowiedzi tutaj nam albo sugerują jakąś wojnę między agentem a, a klubem, albo faktycznie taką, mimo wszystko, gdzieś tam tendencję do tego, że ten piłkarz z Liverpoolu odejdzie. Natomiast to być może. Ja myślę, trzyma... Maciek, że myślę. Myślę, Maciek, że w imieniu wszystkich 19 kibiców 19 dużym Premier League powinniśmy to jasno i głośno powiedzieć. Mohamed Salah nie zasługuje na nowy kontrakt w Liverpoolu i trzeba go odpalić jak najszybciej. I zarząd Liverpoolu zrobi świetną rzecz, jeżeli faktycznie nie przedłuży z nim kontraktu. Wiesz, ja nie jestem kibicem żadnej drużyny z Premier League, więc ja bym chciał sam dalej. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Wszystko zobaczymy, Dojne. oczywiście. Ale ja bym chciał dalej tego piłkarza, oczywiście oglądać w Premierniki. To byłoby naprawdę ogromna szkoda, bo on jeszcze ma kilka rekordów do pobicia. Teraz oczywiście też bije te rekordy, jeżeli chodzi o zdobyte bramki i asysty, ale no nie wiem, no, jeżeli w tym sezonie udałoby się zdobyć drugi tytuł mistrzowski, no to, to też będzie kolejne fenomenalne osiągnięcie. Wykonanie tego piłkarza, więc w Salach. Prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Poza tą jedną sytuacją w tym meczu, jeden sam na sam, jeden, jeden na jednego, gdzie mógł ewentualnie dogrywać, no to wszystko, czego dotknął, tak naprawdę zamieniało się w złoto. I ostatniego forma wygląda fenomenalnie. Znaczy, to no właśnie, to nie jest, wygląda na fenomenalną, i to nie jest takie, że on tak kra na no 100%. Bo mam wrażenie, że cały czas jest w stanie dawać więcej, bo też i w meczu z Realem Madryt nie trafił karnego. Więc niesamowite jest to, że Salah dalej strzela, dalej asystuje, dalej jest tak fenomenalnym piłkarzem, a dalej mu się zdarzają jeszcze takie momenty, w których gdzieś tam się raz czy. Czy drugi raz pomyli, więc cały czas jest w końcu człowiekiem. To tak, przypomina o tym, że, że też pomyłki się oczywiście zdarzają, natomiast oczywiście w tym wszystkim jest fenomenalny. A tak samo jak jest fenomenalny też Van Dijk i fajny był taki moment w tym, w tym meczu, gdzie. Komentatorzy tego spotkania na Viaplay zastanawiali się, jakich dokona zmian w defensywie Arnold Slot, czy, czy było widać już, że Jarl Kłanzach się rozgrzewa, że zaraz wejdzie na boisko? I byli przekonani o tym, że Kwanzach wchodzi do środka, Gomez przyjdzie na prawą obronę, ten Alexander Arnold zejdzie z boiska. No i tak sobie dyskutowali na ten temat z dobrych parę minut. Natomiast Kłanzach wchodząc na boisko nie wszedł sobie do środka, nie przesunął Gomeza na prawą stronę, tylko dalej grał na tej prawej obronie. Co pokazuje, że też Arnes Lot cały czas jest to nie czymś zaskoczyć i cały czas ma dużo pomysłów na to, jak ten Liverpool dalej w jakim on kierunku ma ewoluować i e, tak naprawdę to jest fajne, że to wszystko zazwyczaj po prostu działa. W Liverpoolu nie ma jakichś takich gorszych, słabszych punktów, nie ma gorszych momentów. E, to wszystko faktycznie funkcjonuje naprawdę fenomenalnie i też trzeba rzeczywiście Slotowi bić brawo, że z taką łatwością objął e, tę drużynę po Jurgenie Klopie e, i z taką łatwością teraz Liverpool zdobywa punkty i no, tłam się tych rywali. No Manchester City w tym meczu naprawdę wyglądał bardzo źle i przechodząc właśnie sobie w tej swojej wypowiedzi trochę do Manchesteru City, no to nie wiem, nie wiem już za bardzo to co tu się dzieje, bo dla mnie Manchester City wygląda źle na tak wielu płaszczyznach, że nigdy jeszcze nie widziałem tej drużyny naprawdę tak rozbitej i jak mówiłeś o tym Krzysiek, że być może to jest taki mecz, w którym City gdzieś tam no Zostało stłamszone bardziej niż kiedykolwiek. To ja, na przykład, przypominam sobie takie spotkanie z Aston Villa w zeszłym sezonie, tylko zacząłem sobie w głowie analizować i przypominać to spotkanie, i faktycznie Guardiola powiedział coś takiego o Unaiu Emerim, że on go zaszachował, tylko że Aston Villa stłamsiła Manchester City w tym kontekście, że City było bezradne w ofensywie, że to była drużyna, która nie umiała się przebić przez Aston Villa, nie potrafiła tam strzelić gola, tamte spotkanie przegrała. Natomiast tutaj Manchester City stłamsił się praktycznie na każdym możliwej płaszczyźnie, tak, bo i w defensywie i w ofensywie, i też w tych fazach przejściowych Liverpool wszędzie był lepszy. To nie jest tak, że City waliło głową w mur i tak jak na przykład w meczu z Arsenalem, tak? w drugiej połowie po prostu siedziało gdzieś tam w okolicy pola karnego i próbowało gdzieś wbić tę piłkę do siatki. Nie, tutaj mieliśmy sytuację, w której po prostu City e, wygląda na zespół pozbawiony pewności siebie, na, nie wiem, ci piłkarze naprawdę tak bardzo łatwo tracą piłkę, są strasznie niepewni przy, przy podaniach, e, Biegają też, mam wrażenie, że bardzo mało cały czas ta intensywność jest na dość niskim poziomie, że czasami są wręcz pasażerami, takimi obserwatorami tego, co się wokół nich dzieje. No i też bardzo łatwo właśnie dają sobie narzucić grę przez rywala, i Liverpool to fenomenalnie wykorzystał. I tak sobie jeszcze myślę, bo Manchester City w poprzednim sezonie miał naprawdę duże szczęście do tego, że nie przytrafiła mu się żadna jakaś taka większa kontuzja, i generalnie kontuzje na przestrzeni ostatnich sezonów ich omijały. A w tym sezonie jest troszeczkę inaczej. Też znalazłem sobie oczywiście statystyki, które trochę to potwierdzają, że w poprzednim sezonie City, uwzględniając właśnie piłkarzy kontuzjowanych i to, ile oni opuścili spotkań, no to tylko 72 mecze sumarycznie piłkarze Manchesteru City opuścili z uwagi na kontuzję, to przekładając to na dni, no to jest 672 dni i to w Premier League tylko West Ham miał takich dni i takich meczów mniej. Manchester City tak naprawdę może poza tą kontuzją Kevina De Bruyne która była przez pierwszą część sezonu, nie stracił żadnego takiego kluczowego swojego piłkarza. Natomiast w tym sezonie nam już wypadł nam już Rodri, wypadł też nam Kevin De Bruyne, wypadają nam co chwilę obrońcy i tam rotuje strasznie w tej obronie, a nawet jeżeli już ktoś w tej obronie gra, to mamy takie wrażenie, że jest nie do końca gotowy do gry, że fizycznie to wszystko zbyt dobrze nie wygląda, jeżeli chodzi o defensorów Manchesteru City. Więc to jest też pewnego rodzaju nowa sytuacja dla Pepo Guardioli, że on tę jedenastkę tak naprawdę tych piłkarzy, którą ma do dyspozycji, no to nie jest optymalna jedenastka i ja nie chcę oczywiście wszystko teraz rzucać na kontuzję, bo to nie jest tak, że Manchester City przez kontuzję tak źle wygląda, tam jest i parę innych problemów, ale po prostu mam wrażenie, że the citizens nie byli przyzwyczajeni do takiej sytuacji, że ci wszyscy piłkarze, którzy zawsze gdzieś tam dostarczali, zawsze ten trzon drużyny był gotowy do tego, żeby walczyć i zawsze też był po prostu w bardzo dobrej formie, teraz y, nawet ci piłkarze gdzieś tam tacy epizodyczni, drugoplanowi po prostu wyglądają fizycznie bardzo źle, wypadają na jakieś drobne urazy, no nie ma tego Rodrigo, który jest oczywiście najważniejszym piłkarzem aktualnie w czy też City, i to jest uwypuklone przez te bardzo sobie ostatnie wyniki. I Guardiola też mam wrażenie, że sobie nie może z tym poradzić, bo też przyzwyczajają po prostu chyba się do tego, że on ma kadrę bardzo wąską, nie chce tych piłkarzy jakoś tak zbyt wielu mieć. Ma tam, nie wiem, swoją, swoich takich 18-19 żołnierzy, często między nimi rotuje, ale generalnie nie wychodzi poza tę grupę zawodników. No to teraz to mu trochę wychodzi bokiem. Może ta kadra rzeczywiście powinna być trochę szersza, ale tak jak patrzę sobie na tych piłkarzy gdzieś tam z drugiego szeregu, no to Mateusz Dunesz, no, no nie, to nie jest. To niezdecydowanie jakość Manchesteru City. Panowie, a ja zapytam króciutko, czy wam wydaje się, że Liverpool jeszcze kiedyś przegra mecz? Dobre no, Na pewno przegra mecz. W sensie wydaje mi się, że przegra mecz. Że już niejednokrotnie rozmawialiśmy o tym, że to już, to już nie te czasy w Premier League, kiedy dałoby się przejść ten sezon bez porażki, tak mi się przynajmniej wydaje. No i moim zdaniem jeszcze przegra mecz, co absolutnie nie zmienia faktu, że są w tej chwili najlepszą drużyną w Premier League i zdecydowanie w najlepszej formie i będzie szalenie ciężko ich pokonać. Newcastle, Everton, Girona, Fulham z Southampton. O, nie widzę, nie widzę, nie widzę rywali, którzy mogliby <laughs> ewentualnie pokonać Liverpool. Tylko to jest właśnie pewnego rodzaju e, taka zagadka, że wcale Liverpool nie musi się gdzieś tam wygrzmącić na jakieś silnej ekipie. To może być faktycznie ktoś słabszy, to może być właśnie Everton. W mają, jeszcze rewanż, mają jeszcze rewanż z Nottingham Forest, pamiętajmy. <laughs> tak, na przykład z do tej, jak do tej pory. Byłoby śmieszne bardzo, jakby Liverpool miał dwie porażki przez cały sezon i byłby to akurat dublet Nottingham Forest i no tak patrząc Kiedyś na ekranu... Tak aktualną... nie? Z Brentford. W sensie oni oczywiście mieli chyba mm -hmm. jeszcze inne porażki, ale mieli akurat dublet z Brentford. To było piękne. Tak, 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 nie, nie, znaczy na pewno Liverpool myślę, że się jeszcze na pewnym etapie tego sezonu potknie, tym bardziej, że ma cały czas Ligę Mistrzów i to nie jest tak, że jesteś w stanie przez cały sezon grać na takiej intensywności, gdy Manchester City mm -hmm. wygrywał tytuły, to też oczywiście miał takie pewnego rodzaju przystoje czasami na jeden, dwa mecze, że, że, że rzeczywiście wyglądał troszkę słabiej, więc Liverpool, który, który mimo wszystko przeszedł przez ten bardzo trudny terminarz na pewno na jakimś etapie tego sezonu się potknie, tylko ta przewaga nad drugim miejscem no, jest komfortowa, no, to jak ona rośnie, to jest Narażające. A co panowie powiecie o Erlingu Haalandzie? Bo zanika nam ten sympatyczny napastnik. Zobaczcie, że Mohamed Salah już go powolutku dogania. 11 bramek w tym momencie Egipcjanina, 12 cały czas Norwega. Myślicie, że tam Kendricka Lamara słucha coraz częściej Erling Haaland? Haaland jest chyba trochę zbyt mocno uzależniony od reszty zespołu, i, i on tak za bardzo sam. Z siebie nie jest w stanie wykreować tyle, ile jest w stanie mu wykreować na przykład Kevin De Bruyne, tak? Czy Phil Foden? Bo ty pytasz o Halanda, a ja zadaję, zadaję sobie pytanie, gdzie jest Phil Foden w ogóle w tym sezonie? Jakby 10 meczów. Foden, tak, tak, tak. zero bramek, zero goli. To, to jakby na początku sezonu padło takie pytanie i sam sobie gdzieś tam rozpinałem to w głowie, kto jest lepszy. Czy Foden, czy Saka, czy Palmer? I tak sobie myślałem, że no, tego Fodena tutaj nie ma za bardzo, co jakoś dyskredytować, ale teraz tak sobie patrzę, no to różnica między nim a Saką i Palmerem jest taka, że Saka i Palmer są w stanie wziąć grę w swojej drużyny na własne barki i po prostu pociągnąć, tak? A Phil Foden nie umie tego zrobić i to jest ewidentnie jego deficyt, że gdy Manchester City gra super, to Phil Foden też gra super. Gdy Manchester City gra słabo, no to Phil Foden też gra słabo i mam wrażenie, że to też się odnosi właśnie do Erlinga Haalanda, że Haland jest fenomenalny. Ale nie fenomenalnym... tylko do nich, to do... Do wielu zawodników Manchesteru City, bo jak zobaczysz sobie, nie wiem, na Rico Luisa, który fajnie wyglądał, jak wchodził do tej drużyny, kiedy wszystko, wszystko banglało i wszystko funkcjonowało tak, jak należy, to tym zawodnikom było bardzo łatwo dostosować się do tego systemu i wchodzić na najwyższe obroty razem z tym systemem. A kiedy to już nie do końca, do, nie do końca domaga, to ci zawodnicy Manchesteru City mają kłopoty i krwawią dosłownie w boisku momentami. Ale nie możesz też zaprzeczyć temu, że to są piłkarze o bardzo wysokiej jakości. Więc gdybyś na przykład teraz wziął file fotel no tak, i wrzuci, wrzucił go do jakiejś drużyny Championship, no to jesteśmy w stanie założyć, że on byłby tam gwiazdą. I to jest tak, że on jednostkowo też jest piłkarzem o naprawdę bardzo wysokiej jakości. Więc to, to jest właśnie niebezpieczne, że City tak długo stworzyło tak fenomenalnie funkcjonujący organizm, że teraz ci piłkarze nie są w stanie jednostkowo nawet tej drużyny gdzieś tam wziąć i, i, i na własnych barkach pociągnąć. No i to właśnie odnosi się faktycznie może do większej liczby zawodników. Bo taki Bernardo Silva też mnie delikatnie rozczarowuje. No, bo jeżeli nie ma Kevina De Bruyne na boisku, no to niech Silva rozdaje piłki w takim razie. Dlaczego on tego nie robi, tak? Po co w sumie ten powrót Gindogana, skoro też wygląda tak przeciętnie? No, to jakby tutaj jest dużo faktycznie takich pytań i to nie wygląda aż tak dobrze. No nic, w każdym razie my względem Manchester City, jak zawsze pozostajemy pokorni, bowiem przyjdzie wiosna i wygrają 50 meczów z rzędu. Na to zawsze trzeba uważać, tak więc nie skreślamy absolutnie nikogo na tym etapie. Mimo, że tak jak powiedziałem, Liverpool piękną drogę sobie stworzył, to wejściarne slota do drużyny, te, te pierwsze to już nawet nie można mówić o pierwszych momentach, tylko po prostu te pierwsze półrocze. No genialne, genialny w w wykonaniu, świetnie się w ogóle ogląda tę ekipę. Ta intensywność jest, jest po prostu niesamowita. Stawiamy kropkę, trzymając kciuki za to, że, że ta intensywność nadal będzie tak wysoka i że drużyny, oczywiście, które, z nim, które rywalizują z Liverpoolem, będą w stanie w końcu do tego dotrzeć. Bo na razie. Power ranking I ta, i ta różnica pomiędzy innymi drużynami w tym momencie jest po prostu no niesamowita, jest ogromna wręcz. No dobra, jedziemy dalej, słuchajcie. Czas na 5 minut Krzysztofa Bieleckiego. Manchester United zwycięża 4 do 0 z Evertonem po dwóch golach Rashforda i po dwóch golach Circe. No jeżeli Krzysztof Bielecki na swoim Twitterze pisze Całkiem pochwalne słowa w kierunku cyrkce, no to już coś znaczy. Zapytam krótko, bo wiem, że być może tutaj Krzysztof będzie opowiadał nieco dłużej. Czy Maszyna Amorima ruszyła? Czy Amat Diallo, Bruno Fernandez, Marcus Rashford, Cirkce, Mainu? To jest ekipa, która przyniesie nieco uśmiechu. Dla w ostatnich latach smutnych kibiców Manchesteru United z tym pytaniem zostawiam sympatycznego skąd inąd mieszkańca Katowic. Ten traktor Shona Dysha był bardzo dobrym przeciwnikiem dla maszyny Rubena Amurima, żeby się rozpędzić, żeby, żeby wskoczyć na odpowiednie tory, bo faktycznie Everton wyglądał w tym meczu naprawdę beznadziejnie i próżno było szukać jakichkolwiek pozytywów ze strony Letofis, chociaż był taki moment na początku tego spotkania, gdzieś tak, nie wiem, od dziesiątej, może do 20 minuty, tak, tak, tak mi się przynajmniej wydaje, kiedy kilka razy, czy to Illiman Ndi, czy to Dwight McNeil sprawili problemy zawodnikom Manchesteru, United. Była nawet taka, taka sytuacja, kiedy Kazemiro kilka razy był tak dosyć no, boleśnie spóźniony, przez co znowu ten, ten jego wiek i ta jego forma fizyczna nieco wychodzi przed szereg i pojawiają się te znaki zapytania i wątpliwości co do formy i obecności Brazylijczyka w podstawowym składzie. Ale poza tym naprawdę ciężko przyczepić się do któregokolwiek z piłkarzy Manchester United. Do Kazemiro ogólnie też raczej nie, bo mimo wszystko ten występ był raczej udany. No w końcu zero z tyłu i cztery strzelone bramki było czterobramkowe zwycięstwo Manchester United. Pierwsze od tej pamiętnej takiej wygranej z Leeds United, kiedy Paul Pogba zaliczył cztery asysty, więc to jest coś niesamowitego. To było albo 2020, albo 2021 rok, więc mnóstwo czasu już minęło, odkąd Manchester United wygrał czterema bramkami w Premier League. Z największych plusów Amade Dialu wygląda po prostu fenomenalnie na tym prawym wahadle wygląda to jakby to była pozycja po prostu stworzona dla niego, bo on nie tylko w ofensywie daje mnóstwo, ale też harując na całej szerokości tej, na całej długości boiska w zasadzie, kilkukrotnie udowadniając jak wiele znaczy to jego przyspieszenie, kiedy trzeba skoczyć do pressingu, bo z tego padły dwie bramki dla Manchester United, że Amad Diallo właśnie w ten sposób przypresował zawodników Evertonu, no i wyglądało to naprawdę, naprawdę rewelacyjnie. Joshua Zirkse, ja byłem pod sporym wrażeniem i byłem przede wszystkim Zaskoczony, że ten piłkarz potrafi w ten sposób grać. Kapitalnie grający tyłem do bramki. Świetny w rozegraniu. Kiedy trzeba było przyspieszyć grę, przyspieszył. Kiedy trzeba było nieco przytrzymać piłkę, zwolnić. Również to zrobił. Do tego dołożył też dwie bramki, które tak patrząc na cały ogół jego gry, to są chyba najmniejszą zasługą w tym spotkaniu tego zawodnika, bo myślę, że większy wpływ miał właśnie, te jego, miał właśnie ten jego wpływ na, na rozegranie, aniżeli same, same trafienie do bramki. Ale to oczywiście bardzo ważne dla, dla jego pewności siebie i dla, dla samego. I jego przyszłej formy, że te bramki wpadły. Kolejne dwa gole Markusa Rashforda. Cały czas uważam, że to nie jest ten Rashford, którego wszyscy znamy i uwielbiamy. Cały czas jest jeszcze wiele do, do życzenia. Można sobie można sobie oczekiwać od Markusa Rashforda, e, aczkolwiek e, no, nie da się ukryć, że trafia do bramki, to jest kolejny mecz z liczbami, to jest kolejny dobry mecz Markusa Rashforda, więc, e, więc trzeba się cieszyć z tego, że te, że te bramki padają i liczyć na to, że ta jego seria potrwa jak najdłużej e, i Ruben Amurim będzie w stanie zbudować na nowo tego zawodnika. E, sam szkoleniowiec z United przed tym meczem powiedział, że to sam Markus Rashford musi być najbardziej zdeterminowany do tego, żeby wrócić na odpowiedni poziom e, no i najwyraźniej, jak do tej pory Marcos Rashford jest zdeterminowany, żeby to zrobić. Co cieszy podwójnie w Manchesterze United? To powroty. Wrócił Kobe Mainu do podstawowego składu, wrócił Luke Shaw już jakiś czas temu, ale znowu dostaje swoje minuty. Swoje minuty dostaje też Harry Maguire. To bardzo dużo daje, jeżeli chodzi o przyszłą konkurencję w składzie, bo Luke Shaw będzie w stanie konkurować i z Lisandro Martinezem do gry w tej trójce środkowych obrońców i pewnie też z Diogo Dalotem do gry na tym, na tym lewym wahadle. Tak samo Mohary Maguire będzie w stanie konkurować z Matiasem De Lichtem o miejsce w tym podstawowym składzie, więc to, że ci zawodnicy wracają do składu, daje naprawdę, naprawdę dużo, dużo opcji Rubenowi Amorimowi, z przodu te opcje też się tworzą, bo Rasmus Hoylund zaliczył dobry mecz w europejskich pucharach, teraz Joshua Zirkse i Markus Rashford zaliczyli bardzo dobry mecz w lidze, jest też oczywiście Alejandro Garnacho cały czas, Bruno Fernandes z kolejnymi liczbami, zaczyna to wyglądać naprawdę dobrze i mam wrażenie, że ta pewność siebie piłkarzy United powoli powoli, powoli, powoli się buduje i będzie się cały czas podnosić no i miejmy nadzieję, ja mam taką nadzieję z perspektywy kibica Czerwonych Diabłów, że to jest początek naprawdę, naprawdę dobrego czasu dla United, był też taki fajny obrazek w pierwszej połowie, kiedy Ruben Amorim był tak bardzo niezadowolony z tego co widzi na boisku że od razu puścił do, do rozgrzewki rezerwowych i to chyba podziałało motywująco na piłkarzy, piłkarzy, którzy aktualnie znajdowali się na boisku, bo nagle ta gra zaczęła wyglądać nieco lepiej. Także pan Ruben Amorim na razie kradnie bardzo duże miejsce w serduszku i czekamy na to, co przyniesie czas, co będzie dalej. Ale Krzysiek, za dużo tej nadziei nie dopuszczaj, bo to wiesz, człowiek się karmi nadzieją, a potem chodzi głodnie. Czasami, to... czasami, czasami trzeba, czasami trzeba. Zostaw jeszcze tam trochę tego miejsca ewentualnie, żeby tam tak w pełni nie wbił, bo to może zaboleć, ale generalnie ja też widzę dużo pozytywnych symptomów, jeżeli chodzi o Manchester United, bo to jest też trochę tak, że na ich twarzy po prostu wrócił uśmiech i może też taka radość z gry I to było oczywiście bardzo ważne w przypadku Manchester United, bo dość często za ten Tenhaga gdzieś tej radości z gry za bardzo nie było i różnicę też widzę w tym, że wreszcie wpadł gol ze stałego fragmentu gry, pada też gol z wysokiego pressingu skutecznego, więc Manchester United faktycznie też szuka trochę innych sposobów na to, żeby strzelać te gole i to jest e, potężny plus i bardzo mi się podoba też to, że Ruben Amorim faktycznie szuka swojej hierarchii, że nie rzucał słów na wiatr, mówiąc o tym, że postara się sprawdzić każdego piłkarza, którego ma do dyspozycji, bo e, bardzo dobry mecz w środku tygodnia zagrał Rasmus Hoylund w europejskich Pucharek strzelił dwa gole, a tutaj w pierwszym składzie wychodzi że czuła Sirkse i też strzela dwa gole, więc pokazuje tak naprawdę, że ta rywalizacja w ofensywie jest i od sytuacji, w której mówiliśmy, że Manchester United United, nie ma napastnika, potrzebuje napastnika, zaraz będzie sprzedawał kogoś i w ogóle albo wypożyczał, albo cokolwiek tam robił. Przechodzimy do sytuacji, w której w odstępie kilku dni <grydy> i obaj napastnicy łącznie strzelają cztery gole i to jest na pewno bardzo pozytywne dla Manchester United. Do ale żeby. Trzech, trochę... bo jeszcze Rashford? No tak, w sumie Rashforda też możemy potraktować jako napastnika. Masz, masz w zupełności rację, chociaż w tym meczu nie. No, grał jako ten taki podwieszony napastnik, ale tak, o Rashfordzie też możemy tutaj go dorzucić, ewentualnie do tego zestawienia. E, tylko dorzucając jeszcze łyżkę dzieciów do, do do tej beczki miodu, no to Manchester United grał z Evertonem, a Everton wystawił po prostu jakiś totalny dramat, yy, jakąś prowokację, nie wiem co to było, bo to co się działo w defensywie The Office, no wołało do nieba, tam te obrony, jeśli Vitali, Mikołenko wyglądały naprawdę bardzo źle, też jeden z gorszych meczów, wydaje mi się, w karierze Bryant White'a, więc tutaj yy, ten gol chyba samobójczy, znaczy to nie, nie został zaliczone ostatecznie kogo samobójcze, ale ten rykoszet po, po strzele Markusa Rashforda, mam wrażenie, że też dużo mu dobrał pewności siebie w tym meczu i Brandwej też już taki sam do, do końca tego spotkania nie był i Everton jest w bardzo złej formie, więc tutaj też bierzmy, bierzmy pod uwagę po prostu to, że oni nie strzelają bramek. Już jest w ogóle czwarty mecz bez strzelonego gola Evertona, tak sobie teraz spojrzałem. Więc to nie wygląda też dobrze, jeżeli chodzi o, 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 o tę konkretną drużynę I ja wiem, że Manchester United potrafi się na takiej drużynie tak czy inaczej podtoń za Erika Denhaga i to nie jest wcale wyznacznik tego, że, że, że tutaj Everton w słabej formie jest, jest bardzo łatwo pokonywany. Ale tak, no tutaj też po prostu tylko zaznaczam, że jaki Szlond Dalsza jest potężne potrzasku, i następna kolejka to jest z Wolverhampton, więc bardzo ważne spotkanie, żeby trochę ewentualnie odskoczyć od tej strefy spadkowej. Ważnych spotkań nie jest to koniec, bowiem już przechodzimy sobie dalej. Słuchajcie, czasem tak jest, że ktoś woli odpalić sobie drugą połowę. No bo zazwyczaj wtedy dzieje się więcej, no przede wszystkim w drugiej połowie poznajemy, kto wygrał mecz, a kto przegrał. No więc czasem niektórzy ludzie odpuszczają sobie tę pierwszą połowę. No ludzie, którzy odpuścili sobie pierwszą połowę meczu West Ham-Arsenal z pewnością no, żałują tego do dziś. Siedem bramek padło w pierwszej połowie tego spotkania. Dość mówić, że w zasadzie w pierwszej połowie wydarzyło się wszystko, co ważne. W tym meczu. Polski pojedynek, bo w drugiej połowie pojawił się oczywiście Kuba Kivior też na boisku, zmieniając Gabriela Magalesa. No ale w pierwszej połowie, tak na dobrą sprawę, creme de krem tego spotkania. Najpierw cztery ciosy od Arsenalu, i po kolei Gabriel Magalhaes z rzutu rożnego. Później Trossard. Odegard z rzutu karnego. Swoją drogą też szacunek, że tutaj Saka oddał, żeby Odegard zdobył swoją pierwszą bramkę w Premier League w tym sezonie. Kai Havertz jeszcze dobił. Później odpowiedź szalona odpowiedź West Hamu, gol e, Pan Bisaki, no i piękne, piękne trafienie z rzutu wolnego Emersona. Na koniec, jeszcze tej pierwszej połowy, rzut karny po takim no dość mocnym ciosie Łukasza Fabeńskiego w głowę Gabriela Magalesza. Bukajosaka wykorzystuje ten rzut karny. 5 do 2, aż coś naprawdę niesamowitego. No Słuchajcie, wróciła radość z oglądania tej drużyny. Po tonym piulisie nie ma już yy, śladu. Oczywiście nie licząc cały czas fantastycznych, stałych fragmentów gry Arsenalu, z których cały czas robią niesamowity y, użytek. Ehm, no, fajną rzecz powiedział Łukasz Fabiański w wywiadzie pomeczowym dla Via Play. Że Arsenal szybko dostosowuje. Dlaczego na pytanie Kuby, Krupy, na to, jak to jest, że wszyscy wiedzą, że Arsenal jest groźny z tych rzutów rożnych, a mimo to cały czas oni zdobywają bramki. I Łukasz Paweński powiedział taką rzecz, że oni bardzo szybko dostosowują się do tego, jak gra przeciwnik. Że szybko zorientowali się, że West Ham ustawia się nieco inaczej, nie strefowo, i błyskawicznie się do tego dostosowali i, i sprawiali tutaj problemy, bo tak na dobrą sprawę każdy rzut rożny kończył się jakimś, jakimś strzałem bądź groźną sytuacją ze strony Kanonierów, tak więc no tę rzecz opanowali do perfekcji. Panowie, czy Wam też wróciła radość z oglądania Arsenalu, czy Wy jednak woleliście wersję boring, boring Arsenal? No bo, panowie, wrócił Odegaard i ta drużyna w końcu strzela gole 3-0 z Nottingham Forest, 5-1 ze Sportingiem w Lidze Mistrzów, 5-2 z West Hamem, nareszcie da się żyć. No ta pierwsza połowa to ewidentnie było widowisko godne tego sobotniego popołudnia czy też wieczoru, więc tutaj, jeżeli ktoś zdecydował się jednak oglądać to spotkanie od pierwszej minuty, to naprawdę się nie zawiódł. A jeżeli rzeczywiście gdzieś tam dojechał trochę później, no to mógł się ewidentnie zawieść, bo już Arsenal to też nie było łatwe, żeby tak utrzymać kontrolę nad tym spotkaniem i nie dopuścić West Hamu do, do głosu, tak jak parę razy się zdarzyło też w tej pierwszej połowie, przez to West Ham strzelił dwa gole, ale Arsenal bardzo mądrze kontrolował już to spotkanie w zasadzie do samego jego końca. Więc tutaj warto też po prostu skupić się nie tylko na tym, co się działo w tej pierwszej połowie, ale też ta druga połowa w Arsenalu bardzo udana i no fenomenalny to był mecz rzeczywiście kanonierów. To ten gol gabiera Magalasza z rzutu rożnego, to już jest jego trzeci gol w tym sezonie i łącznie już 17 gol w Premier League i no oczywiście. Nie byłbym sobą, gdybym tego nie sprawdził. Wszystkie postałych fragmentach gry, oczywiście, więc Gabiel ewidentnie jest um, piłkarzem, który jest niesamowicie groźny um, pod bramką rywala, przy tym, jak Arsenal wykorzystuje. Um, Wykonuje rzuty rożne, czy też gdzieś tam rzuty wolne z boku boiska, więc tutaj ewidentnie to jest zawodnik, na którego Arsenal bardzo mocno polega w tych aspektach. Do tego też zaskakujący dobry mecz Jorginho, Może taka nieoczywista postać, ale też widziałem, że zebrał bardzo dużo not i generalnie kibicom Arsenalu ten zawodnik się podobał. No plus oczywiście, no tak, Bukayo Osaka cztery w zasadzie gole to gdzieś był jakiś jego mniejszy lub większy udział, więc tutaj fenomenalna forma po prostu skrzydłowego reprezentacji Anglii. To jest gość, który cały czas ciągnie ten Arsenal, wiadomo, że Odegaard mu teraz w tym pomaga, przez ten Arsenal zdobywa trochę tych punktów, natomiast Saka jest cały czas, wydaje mi się, że taką centralną postacią, no i takim po prostu sercem tej drużyny, napastnikiem skrzydłowym, który po prostu gdzieś tam cały czas spaja tę ofensywę i ma po prostu to kluczowe też uderzenie czasami, którego Arsenal potrzebuje, tak jak tutaj też zadał po prostu ten decydujący cios West Hamowi z rzutu karnego. Z takich może delikatnych gdzieś tam minusików to mam takie delikatne wrażenie, że Ricardo Calafiori cały czas jakoś tak nie może się w pełni odnaleźć, ta pozycja lewa, lewej obrony cały czas w Arsenalu jest bardzo newralgiczna i tutaj, oczywiście to jest piłkarz też z, z potencjałem, więc nie jest wykluczone, że, że będzie jeszcze zaskakiwał nas tak jak, no nie wiem, na przykład Ben White się docierał, tak, czy, czy w sumie też Saliba i Gabriel też, mam wrażenie, że po prostu dojeżdżali do tego najwyższego poziomu um, przez jakiś pewien określony czas i dopiero potem wskoczyli na ten taki poziom światowy, więc tutaj może jeszcze Calafiori, um, tylko po prostu musi mu też towarzyszyć zdrowie. A co do West Hamu, bo tutaj też warto oczywiście powiedzieć coś o tej drużynie, która ewidentnie się w tym meczu skompromitowała, po tym jak ich chwaliliśmy, cały oddzielny materiał, cały oddzielny odcinek puszczony we wtorek z Marcinem Pochojkom, no to teraz znowu wracamy do pytań, czy, czy to nie jest przypadkiem jakiś schyłek Ery Julena Lopetegiego, niedługiej oczywiście Ery, bo, bo trwającej od początku tego sezonu. Okropny absolutnie Max Kilman. zastanawiam się, kto zagrał gorszy, gorszy mecz w, w tej kolejce, czy Jarad Bran, czy Max Kilman, i tak myśląc i zastanawiając się na ten temat, to, to pomyślałem sobie, że defensywa reprezentacji Anglii nie wygląda najlepiej i generalnie patrząc na tych zawodników, to no, martwiłbym się, tak? Że on Stąd jest gdzieś tam kontuzjowany Mark i też w tym sezonie ewidentnie wygląda bardzo średnio. Ja wiem, że Killman nigdy nie był rozważany do gry w pierwszym składzie reprezentacji Anglii, ale gdyby ktoś wpadł na taki pomysł, no to myślę, że oglądając to spotkanie, raczej by ten pomysł gdzieś tam z niego z głowy tej, tej osoby wyleciał, no bo poruszał się jak wóz z węgiel nie trafił w ogóle w piłkę przy golu na 0-4, jeżeli chodzi o jego statystyki, no to 7 razy tracił piłkę, więc to jest całkiem, całkiem sporo, ale też no I tak uważam, jednym... że zagrał i tak uważam, że zagrał lepiej od Todibo. Todibo był fatalny, jeszcze gorszy od Kilmana. No to taka właśnie dw dwóch buminków, dwóch tak, w obronie w tym stało i to się sobie tak kręci. Jestem w szoku, że oni. Udało im się dwa razy zachować czyste konto. Jestem naprawdę w potężnym szoku. I to ja nie wiem, czy to jest po prostu zasługa Łukasza Fabieńskiego, że wskoczył do bramki i dał trochę pewności tym obrońcom. Tutaj ewidentnie też tego brakowało w tym meczu, ale no nie, nie wiem, nie niech Łukas sobie spojrzy w, w lustro i się zastanowi, co się stało, że oni tam to spotkanie przy gali 0 do 2 bo to ewidentnie Arsenal pokazał, jak ten West Ham, jak łatwo jest ich po prostu napocząć, jak łatwo wbić im te kilka bramek i ten bilans ich naprawdę bramkowo wygląda bardzo źle, no bo 24 stracone bramki, no to to jest cały czas gorsza statystyka niż oni mieli na tym etapie sezonu um, przed rokiem, więc no, no i Lionel Petegi nie sprawił, że ten West Ham się jakoś rozwija, mam wrażenie, że się cały czas zwija, a jeżeli chodzi o ten rok kalendarzowy, czyli uwzględniając schyłek Rimoisa i właśnie teraz pracę Lionela Petegiego, no to West Ham w tym roku kalendarzowym stracił już 68 bramek i to jest najwięcej ze wszystkich drużyn kryjących w Premier League, więc no, źle, źle to wygląda, jak sobie jeszcze dorzucimy też problemy z napastnikami, że już gola w tym sezonie za dużo, nie, za dużo tych bramek nie strzela, no to, no to widzimy obraz drużyny, która ewidentnie ma swoje problemy. No zastanawialiśmy się w tym, w tym poprzednim odcinku wtorkowym, który West Ham jest prawdziwy i zadawaliśmy też Marcinowi to pytanie, nie był w stanie nam odpowiedzieć na to pytanie, który West Ham jest prawdziwy. Ja po tym spotkaniu z Arsenalem zaczynam przy, przychylać się ku tej opcji, że to ten West Ham, który przegrał z Arsenalem tak, w takich e, ja ogromnych też. rozmiarach jest tym, jest tym prawdziwym West Hamem, e, bo też porozmawiamy sobie później o Newcastle United i o tym, jak w fatalnej formie jest ta drużyna, więc być może ta dyspozycja Proporcje i ten kontrast właśnie na tle Newcastle United sprawił, że West Ham wyglądał przyzwoicie w tym poprzednim meczu. No a tutaj mieli po prostu pecha, że trafili na, na Arsenal z Martinem Odegardem, który zaczyna wyglądać znowu tak, jak powinien wyglądać. I mam taką, taką rozkwinkę odnośnie, odnośnie tego Arsenalu i odnośnie też Rodriego w sumie czy i, i, i Manchester City. Jak znaleźć złoty środek w dzisiejszej piłce nożnej, żeby nie budować drużyny na jednym zawodniku? kiedy widzimy, że to budowanie drużyny jednak na jednym zawodniku przynosi określone rezultaty i widzimy, jak ważny był Rodri dla Manchesteru City i no, jak ciężko jest go zastąpić, ale kiedy już wypada, no to drużyna po prostu traci wszelkie swoje atrybuty i podobnie jest w Arsenalu z Martinem Odegaardem i miałem taką, taki, taką refleksję, że chyba nie da się tego uniknąć, chcąc stworzyć drużynę grającą na najwyższym poziomie, no bo żadna drużyna nie będzie miała dwóch zawodników takiej samej Klasy grającej na tej samej pozycji, i mam takie poczucie, że to jest bardzo ciężka sztuka w dzisiejszym futbolu, żeby tak zbilansować drużynę, żeby wypadnięcie tak ważnego zawodnika, jak Martin Odegard, czy też Rodri w Manchesterze City nie sprawiło, że drużyna nagle oduczyła się grać w piłkę. Wiesz, co, Chrisie? Ja myślę, że to jest po prostu potężne, potężne docenienie tych dwóch konkretnych piłkarzy i pokazanie, że to są rzeczywiście najlepsi zawodnicy na świecie. Mm -hmm. Może o Dagardzie jeszcze tak nie myślimy, ale może powinniśmy zacząć, bo e, pamiętam na przykład sytuację, w której z Manchester City odchodził Agüero i też się ludzie zastanawiali, jak, jak sobie City poradzi bez niego. Poradziło sobie fenomenalnie, dało radę ten jeden rok przez, bez, bez napastnika, e, potem dopiero przed Halland, ale no wiesz, to w ostatnich latach mam wrażenie, że nie było takich zawodników, którzy e, mieli tak wysoką jaką i mi tak wysoki wpływ na, na, na swoje drużyny. I właśnie Manchester City był też bardzo często przykładem ekipy, która jak gdzieś tam ktoś wypadał, to znajdował się następny, albo jakoś tak systemowo Guardiola to naprawiał, co pokazuje, jak fenomenalnym zawodnikiem jest Rodry, jak trochę rewolucyjnym jest pomocnikiem i co być może pokazuje też, jak ważnym i fenomenalnym rozgrywającym jest Odegard, być może najlepszym aktualnie na świecie. Kto wie, ja się tak za dużo tymi innymi ligami niż Premier League nie interesuje, ale się, że taką tezę możemy zacząć po prostu stawiać i nad nią dyskutować ale pełna zgoda, że są tacy piłkarze, których absolutnie się nie zastąpi i te dwa przykłady, o których powiedział Krzysztof, no to, jest, to, jest to, to są chyba najlepsze przykłady i naprawdę, jeśli ktoś chce zobaczyć, jak ważny może być jeden piłkarz dla, dla, dla jednego klubu, to proszę sobie obejrzeć dowolny mecz Arsadalu, kiedy nie było Martina Odegarda i nie wiem, chociażby ten. Chociażby ten zły To jaki to jest Wiesz, inteligentny też, piłkarz? I mogę się coś w ogóle dodać? C. Mm -hmm, przepraszam, proszę. przepraszam, Jonasz, ale jeśli też mogę coś dodać, Martin de jest kapitanem Arsenalu. Może to też nie jest tak, że osoby dostał tę opaskę kapitańską dla Beki, nie? Może to też jest jakby nie, jest coś, coś nie ma przypadku. Tym. w, w przypadku. Nie ma w przypadku, dlatego że to jest po prostu najbardziej aktywny, najba piłkarz któremu się najbardziej chce na boisku, on cały czas chce być przy piłce, dryguje swoimi kolegami, no nie ma, nie ma takiego piłkarza i, i już teraz wiemy, że, że to jest, jak kiedyś ty Maciek fajnie powiedziałeś chyba, że Bukayo jest sercem tej drużyny, a Martin Odegaard jest po prostu mózgiem, absolutnym mózgiem, który decyduje o wszystkim, co się na boisku dzieje no i to widać i to widać, tak więc trzymamy kciuki za zdrowie sympatycznego Norwega, a tymczasem przechodzimy dalej do kolejnego spotkania. Chelsea kontra Aston Villa. Chelsea wygrywa 3 do 0 z drużyną Unaya Emerygo. Nicolas Jackson, Cole Palmer i Enzo Fernandez to byli piłkarze, którzy zdobywali bramki. Genialny, genialna, genialna, boże, co chciałem powiedzieć. Genialna pasa o genialna pasa Londyńskiego zespołu cały czas trwa. Tyle samo punktów i taki sam bilans, co chwalony przed chwilką przez nas Arsenal. Tyle samo skądinąd punktów tracą, oczywiście, też do, do lidera nad Manchesterem City w tym momencie Chelsea. Naprawdę no, już zresztą rozmawialiśmy o tym też w poprzednim odcinku, za wszystkie złe słowa w kierunku Enzo Marecki na początku tego sezonu, już odpokutowaliśmy. No i Aston Villa po całkowicie drugiej stronie humorów. Kolejny mecz bez zwycięstwa. Kryzys unaja Emerygo pełną parą. Pytanie, jak długo będzie trwał parasol ochronny tego menadżera, i też pytanie, jak on zareaguje, bo nie wydaje mi się, żeby w kryzysie Unai Emery czasem potrafił, że tak powiem, podejmować odpowiednie decyzje. Oczywiście to nie jest tak, że, że ja gdzieś jestem za zwolnieniem tego menedżera, bo absolutnie nie. I też uważam, że zaufanie do niego powinno być dalej kontynuowane. Zresztą Aston Villa gra na wielu frontach i, i, i w sumie tak też na dobrą sprawę, tak jak mówiłem, nie ma, tabe nie ma tragedii. Ta tabela jest mocno wypłaszczona, chociażby do Arsenalu Aston Villa w tym momencie traci 6 punktów. To nie jest wcale tak tak dużo. Ale no chyba czas najwyższy troszkę troszkę krytykować to co dzieje się w Aston no bo absolutnie nie dzieje się najlepiej po rozpaleniu tych wszystkich nadziei w poprzednim sezonie. Ja jestem, zacznę od Chelsea. Ja jestem prawdopodobnie ostatnią osobą na świecie, która mogłaby to wytknąć, ale nie mogę się powstrzymać. E, I muszę zacytować wielkiego człowieka. Na dwa tygodnie przed startem sezonu Premier League mam śmiałą tezę. Chelsea skończy w dolnych rejonach tabeli, Mareska wytrzyma najwyżej do grudnia. No i co, Czyli grudzień to się skończył? Ale grudzień się skończył? Co? Tak, jesteś mądry? Skończył się już grudzień? To Jeszcze się Panie Enzo Mareska, ma pan jeszcze 30 dni pracy, maksymalnie. Sezon się nie skończył też, tak? Proszę tutaj ewidentnie te, tego słynnego mówcę i filozofa tutaj, którego przytaczasz, proszę jeszcze go nie piętnować, tak? Bo oczywiście to się wszystko może wydarzyć. No nie, no nie mogę się samo w każdym odcinku przerwę na kawę, już mam wrażenie, że to, że to zrobiłam i oczywiście... No nie, nie ale to ten tweet powoli... jest wybitny, a nie widziałem go wcześniej. Najważniejsze tak, jest najlepsze, że w ogóle ten tweet z generalnie jest Kardą całkiem duży pokaz, gdy go napisałem gdzieś. To było, nie wiem, tak, na tak, y, lipca i sierpnia, oczywiście. Więc mam wrażenie, że tam ludzie mi pisali, że to nawet nie jest taka jakaś śmiała i, i nie wiem, podczas Stary, teza, ja w. Bo... Ja w tej debacie fanów Premier League na kanale North London Forever powiedziałem, że Leicester City biorąc Coopera za mareskę zrobiło niesamowicie dobry biznes. Więc... Pamiętam. No. <laughs> Jesteśmy w tym razem. No, dziękuję, tak? Jak wiesz, teraz ja też takiego tak twojego Twittera znajdę. Myślę, że gdzieś takie są. <laughs> nie więc, nie, nie tylko, będzie to problem na pewno. Tak, jak tylko pięć minut na tym poświęcę, to myślę, żebym też coś znalazł. No nie, no, no część mnie zaskakuje i ewidentnie y, trzeba oddać, że Enzo Mareska y, no, po po prostu wykonuje bardzo dobrą pracę. Nas wszystkich świetnie zaskoczył, ale też ci piłkarze, którzy, po których. Co do których nie miałem wysokich oczekiwań, tak? Bo Nicholas Jackson w zeszłym sezonie oczywiście całkiem dobrą liczbę goli zdobył, i tutaj też można oczywiście dyskutować o skuteczności tego napastnika. Natomiast był to gracz, który do siatki raz na jakiś czas mimo wszystko trafiał, ale no cały czas mam wrażenie, że ten zawodnik się rozwija. I też Enzo Fernandez, na którego troszkę kibice narzekali, już nawet na początku tego sezonu, miał jakieś takie swoje delikatne, słabsze momenty. No to też znowu pokazuje, że chce dalej być fundamentalną postacią Czechów że też ta opaska kapitańska może tak jak w przypadku Martina Odegarda nie jest modelna dla, dla jaj, tylko to jest faktycznie zawodnik, który jest pewnego rodzaju liderem tej ekipy i chce tym liderem być, ale to, co w Chelsea mnie chyba zaskakuje najbardziej, to jest ta ich defensywa, bo ja byłem przekonany o tym, że Chelsea to tam ofensywnie no to okej, okay, do no to będzie jakoś tam banglać, no mając Kola Palmera, mając tych piłkarzy rzeczywiście gdzieś tam stricte ustawionych e, ofensywnie, nastawionych ofensywnie i umiejących rzeczywiście się w tej ofensywie odnaleźć, to już widzieliśmy na końcu ery Mauricio Pochirino, że Chelsea tak czy inaczej gole będzie strzelać, ale bardzo, ale to bardzo obawiałem się o defensywę, a tutaj mamy kolejne czyste konto z wcale niebadalnym rywalem jakim jest Aston Villa i za, Aston Villa za chwilkę sobie przejdę, ale to mnie naprawdę bardzo zaskakuje, że Chelsea potrafi być tak pewna w defensywie, że Wesley Fowana wygląda bardzo dobrze, pytanie czy tam ewentualnie zdro, zdrowotnie, za chwilkę to się nie posypia, ale no liczymy na to ewentualnie, że, że ten zawodnik dalej będzie dostępny do gry, bo wygląda bardzo dobrze i Levi Colwill też mam wrażenie, że dużo tej nie daje, nawet moje do w tym meczu zagrał tak trochę eksperymentalnie, bardziej gdzieś tam na boku obrony niż, niż w środku pola, więc Enzo Mareska jak coś wymyśla, jak gdzieś tam rotuje w tej defensywie, to też cały czas dobrze funkcjonuje, co pokazuje, że to nie jest kwestia poszczególnie jakby tych piłkarzy, tylko może też całego systemu, który po prostu gdzieś tam Mareska do Chelsea wszczepia i, i to funkcjonuje i to naprawdę bardzo fajnie działa. Jestem Willa w tym meczu miała naprawdę bardzo mało argumentów do tego, żeby się jakoś przeciwstawić, a ja bym Oli się przykładu... miał swoje. No tak, tylko że Watkins jest tak cholernie nieskuteczny, że w tym sezonie mm. strzelił 6 goli, ale zmarnował też 12 wielkich szans, więc to jest naprawdę duża liczba. No to zazwyczaj napastnicy kończą sezon z taką, z taką, z taką liczbą, więc tutaj ewidentnie Oli Watkins marnuje te swoje sytuacje na potęgę. Ale ja też bym się skupił w przypadku wili na pozycji bramkarza, bo Emiliano Martinez akurat w tym meczu też zszedł kontuzjowany, więc trochę mi głupio go jakoś bardzo mocno krytykować, ale tak sobie zwykle po prostu w jego statystyki w tym, w tym sezonie. Sezonie i to nie wygląda dobrze, bo tam procent skuteczności to jest 63,3%. I gości w tym, w tym sezonie są tylko Ederson i Alphonse Areola więc to wybitne tutaj towarzystwo. Ale no, M. M. Martinez, totalnie pod formą piłkarz, bramkarz, który wydaje się być ostatnio trochę zbyt przehypowany i jadący cały czas trochę na tej interwencji z finału Mistrzostw Świata i oczywiście ja też na pewnym etapie jego kariery bardzo mocno go ceniłem, bo Aston Villa bardzo mocno też korzystała z jego umiejętności bramkarskich, nie tylko reprezentacja Argentyny, natomiast ten jest ewidentnie fatalny w jego wykonaniu i nie pomaga swojej drużynie w tym, w tym meczu, musiał go awaryjnie zastąpić Robin Olsen, bo tam gdzieś kontuzja, kontuzja pleców, natomiast no, no nie wygląda to po prostu dobrze i on ja wygląda w ogóle takiego zdezorientowanego, nie wiedział co się dzieje, Martinius nagle podał piłkę Jacksonowi, to tak wyglądał, jakby nie mógł w ogóle uwierzyć w to, co się dzieje, jakby to była jakaś fantasmagoria, albo nie wiem, no śnił po prostu na jawie, tak, że, że jego drużna gra tak skandalicznie źle, a Chelsea po prostu wykorzystywała niemalże wszystko to, co nas no, dawali w takim ładnie zapakowanym prezencie i mówili: macie, wykorzystajcie, proszę, tutaj jakby. Grudzień się zaczął, adwent, proszę, tu są nasze prezenty dla was. Tak to mniej więcej no wygląda. Cole Palmer udostępnił swoją konwersację z Morganem Rogersem z zeszłego tygodnia. Morgan Rogers napisał, że nie strzeli żadnej bramki przeciwko Aston Villa, a Cole Palmer odpisał, że nagroda zawodnika meczu pojedzie razem z nim. I Cole Palmer faktycznie został zawodnikiem meczu i udostępnił na Instagramie zdjęcie. Oczywiście panowie są kumplami, więc, więc takie sympatyczne pstryczki w nos tutaj, no, oczywiście Chelsea, zasłużenie to spotkanie zwycięża. Ale w ogóle mega sympatyczne obrazki jakoś tak w tej kolejce, właśnie to, to między innymi o czym mówisz ten Pep Guardiola. Naprawdę jakoś ta kolejka mega Ja w ogóle takie... lubię. Ja, ja, ja w ogóle mega lubię, jak, jak są takie in interakcje typu Nilmo P właśnie z Jamesem mm -hmm. Madisonem, trochę podszyte takimi lekką złośliwością, ale jednak mimo wszystko, mimo wszystko gdzieś z humorem i, i myślę, że z sympatią na koniec końców, bo to mega dodaje lidze kolorytu. W ogóle właśnie słuchajcie, w tym miejscu przy okazji omawiania meczu Chelsea, ja chciałem też powiedzieć jedną rzecz. To, co przed chwilą powiedział Krzysiek, bo nie wiem, jest taka tendencja i narracja, e, o, którą czytamy od Was, drodzy widzowie, że my nie lubimy Chelsea. A nie jest tak. Tu właśnie chodzi o taką lekki banter to, co ja, zawsze ja w co najmniej, było. Co najmniej no. dwóch drużyn w Premier League nie lubię bardziej niż <laughs> Jednym Jeden <laughs> jest Arsenal na przykład. A który... drugim Liverpool, więc, <laughs> więc tak. Tak, więc <laughs> Oczywiście. Słuchajcie, no, to, to, to nie jest tak. No, pamiętajcie też, że ten, progla, ten program nie jest jakby też jakąś nie wiadomo jaką prawdą objawioną. No, my sobie luźno rozmawiamy w swoim e, gronie. Cieszymy się, że mamy e, tak dużo fantastycznych widzów, którzy lubią słuchać tych. Naszych rozmów i piszą w komentarzach także swoje opinie i zdania. I naprawdę y, czasem wyluzujcie. To nie jest tak, że, nie wiem, my nienawidzimy jakiejś drużyny i specjalnie o niej mówimy mało albo mówimy źle, absolutnie. No chyba, że Arsenalu. Chyba, że go Arsenalu, tak. Swoją drogą, chyba Krzysiu dzisiaj nic nie powiedział o Arsenalu. A nie, powiedział o nie, przepraszam. Nie, powiedziałem. No, żartuję, jest... żartuję, żartuję. Jest też, jest, też, jest też teoria, że nie mówię nic nigdy o Liverpoolu. E, a, a, wiele tych teorii jest. No właśnie, a najważniejsze jest to, że my przede wszystkim o, oczywiście mamy kluby, którym sympatyzujemy i przecież wiecie to doskonale, ale przede wszystkim my bardzo lubimy, kochamy wręcz tę ligę, lubimy o niej rozmawiać i, i, i zawsze trzymamy kciuki za to, żeby wszystkie były w najwyższej formie. No, bo co ja na przykład wolałbym, żeby Arsenal pokonał City z Rodrym w składzie, no, żeby Arsenal pokonał tak rozpędzony Liverpool, a nie kiedy wszyscy e, są słabi i tak dalej, i tak dalej. Więc spokojnie, e, to nie jest tak, że o kimś rozmawiamy specjalnie źle, albo specjalnie rozmawiamy, nie wiem, mniej, czy coś tak. Takiego absolutnie nie, także uspokajam. Chyba, że panów, Crystal Palace. Chelsea. O, a na przykład nasz kolega redakcyjny Jaser mówi, że ja zawsze mówię najmniej o Tottenhamie. Więc dzi dzisiaj tylko was zapytam o Tottenhamie i przejdę dalej, żeby... żeby to, nie, to nie, to, to nie inaczej, nie? Jonasz. To dzisiaj no. to o Tottenhamie ty opowiesz, o całym meczu. O, tak, tak. Jestem za. No ale no to, to też nie jest dobry mecz, bo Fulham moim zdaniem było lepsze dużo w tym, e, w tym spotkaniu, więc no widzicie widzicie jak to jest, tak więc historii, e, historii bez, jest tutaj bez liku. E, no dobra, no to skoro wywołałem, to przejdźmy może do meczu Tottenham-Fulham. E, Fulham mały arsenal, moja drużyna numer dwa w tym sezonie, więc wszystko układa się idealnie żeby wszystkim teoriom, które teraz mówię, zadać kłam. No dobrze. Brennan Johnson, szanowni państwo, na 1 do 0. Doskonała forma tego piłkarza w tym sezonie. Szybko sobie sprawdzę, która to w ogóle jego bramka. Szósta. To już więcej niż miał w poprzednim sezonie, bo miał w tamtym sezonie tych bramek 5. Tom Kerni też genialna bramka jego w 67. minucie po asyście Aleksa Iłobiego, co trzeba podkreślić. W międzyczasie też później, znaczy nie w międzyczasie, tylko krótko później dostał czerwoną kartkę. No ale właśnie. Czy zgodzicie się ze mną, że no, no tak generalnie Fulan było drżnąc lepszą w tym spotkaniu i nadal wahania formy to ten hamu są jedną wielką zagadką. No są zagadką faktycznie i to, to tam wygląda po prostu no, bardzo zagadkowo tak bym powiedział, bo Fulham to też nie jest taka ekipa, która gdzieś tam by rozstawiła nogi i, i stwierdziła, że dobra to ja tutaj nie gra w grę, tylko tylko po prostu oddaję wam pole i wygrajcie za mną najwyżej jak tylko możecie. To, to Fulham jest ewidentnie silniejszy aktualnie niż Manchester City, ale no to tam zabyt mnie w tym meczu faktycznie, brakowało trochę takiej ikry i to też może się troszeczkę zbiegać z tym, że Daniel Kulusewski nie wyszedł w podstawowym składzie, to właśnie zapomniałem już doczytać, co się stało, że Kulusewskiego nie było w pierwszym składzie, czy po prostu tak mu odpocząć, czy tam jest jakieś, jakieś drugie dno, ale no tutaj faktycznie nie wyglądało to najlepiej, jeżeli chodzi o Spurs. Jeżeli mamy już kogoś chwalić, to faktycznie chyba tylko Brenna Johnsona, który no, strzela dużo. Ja sobie wziąłem kalkulator do ręki i zacząłem tak liczyć tego gole, no i wyszło mi rzeczywiście, że od momentu, gdy przyszedł do Tottenhamu, no to ma już na swoim koncie 21 łącznie goli lub asyst i od, to, od momentu, Właśnie jego przyjścia do Dunhamu, tak sobie spojrzałem na innych zawodników, no to to jest więcej od Luisa Diaza, to jest więcej od Leandro Trussarda, od Gabriela Martineziego, Alejandro Gardaccio, Markusa Rocheforta, Kaoru Mitome, No Niego Maduekę i wielu innych tak naprawdę gdzieś tam skrzydłowych. I y, 21 właśnie udział w bezpośrednich przybramkach to jest tyle co Martin Odegard. Ja wiem, że Odegard gra na trochę innej pozycji, ale to też pokazuje skalę, po prostu jak my być może. Nie doceniamy Brada Johnsona, bo on zawsze jest tam, gdzie Tottenham go potrzebuje, i nie tylko tymi golami jak ostatnio, ale też asystami w zeszłym sezonie dużo Tottenhamowi daje. I byłem bardzo zdziwiony, że w ogóle znaleźli się w Tottenhamie się jego krytycy, hajterzy na początku tego sezonu, ale jeżeli ta byli, byli, no to wydaje mi się, że już w tym momencie um, ich nie ma i gdzieś tam po prostu siedzą, być może zawstydzeni, że kiedykolwiek kwestionowali przydatność tego piłkarza do, do gry w Tottenhamie. A przechodząc sobie trochę do fulam, i może też chwaląc ich, natomiast podejmując temat Andreasa Pereira, bo to jest bardzo ciekawa historia, która wydarzyła się w tym tygodniu, bo Andreas Pereira udzielił wywiadu, w którym powiedział, że był temat jego przenosin do Marsylii latem, zeszłego lata, w tym ostatnim okienku transferowym. No i nie doszło te, do tego i trochę wypowiadał się właśnie w, na ten temat w, w takim jakby kontekście, że jest troszkę tym rozczarowany. I Marcos Silva zareagował bardzo, Ostro, wyrzucając go praktycznie z kadry meczowej, dając do zrozumienia, że nie ma za bardzo przestrzeni na to, żeby udzielać takich wywiadów i, i udzielać właśnie takich wypowiedzi. I troszkę kibice zezłośili się na Andrasa Pereira, bo sam ten wywiad może nie brzmiał jakoś bardzo bardzo źle. Natomiast zwrócili uwagę na to, że po pierwsze, Pereira ostatnio gra naprawdę przeciętnie, że jest trochę w cieniu Emila Smitherała, że jego statystyki, znaczy inaczej, jego wpływ na grę nie jest już tak duży, jak był wcześniej, więc ewidentnie przyszedł po prostu do tego klubu ktoś kto lepiej wy wykonuje jakby te zadania ofensywne, czy też e, po prostu rozgrywa piłkę, e, no i ma po prostu problemy ze swoim bardzo wysokim ego, tutaj kibice ewidentnie pokazują, że no hej, no jeżeli letasz na te e, zgrupowanie reprezentacji Brazylii, to może gdzieś tam ci się w głowę zakręcić, ale no jesteś tym piłkarzem Fulam, trochę fulam dało mu drugie życie, odnosi się do tego klubu z, 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 z szacunkiem, tym bardziej też oczywiście, że Fulam dużo piłkarzy tak czy inaczej latem sprzedało, więc teraz period... Wchodzący jeszcze potem na filmament i mówiący, że a ja jeszcze chciałem odejść, ale klub mi nie pozwolił. No, nie wygląda to rzeczywiście najlepiej, i trochę też rozumiem tę frustrację fanów, i rozumiem też tę decyzję Marko że rzeczywiście, może taka jedna kolejka na odpoczynek dla tego piłkarza um, mogłaby mu się faktycznie przydać, i to też pokazuje faktycznie, że Fulam nawet bez tego piłkarza. Jest w stanie zagrać naprawdę bardzo dobre spotkanie z Tottenhamem, i to są wciąż tam piłkarze, którzy chcą do tego Fulam grać, którzy oddają mnóstwo zdrowia i, i energii, żeby, żeby do tego Fulam zdobywać punkty. I to pokazuje po prostu, że Marco Silva wykonuje fenomenalną robotę i to jest naprawdę bardzo niedoceniany trener. My już go trochę tak coraz głośniej doceniamy, ale ten student Fulam pokazuje, że on naprawdę z bardzo, ma wrażenie, ograniczonych zasobów ludzkich jest w stanie ukryć różnę, która, która no, funkcjonuje naprawdę bardzo dobrze i to, że jeden piłkarz wypada, no to wchodzi po prostu inny i może nawet z korzyścią, bo, bo ten środek pola w, w, w postaci Saszy Lukicia i Sandera Berga wygląda naprawdę bardzo dobrze, więc tutaj plus jeszcze potem też Tom Kearney, mimo tej czerwonej kartki, no to też przecież ten jego gol pomógł po prostu Fulham w zdobyciu tego punktu, więc no, wielkie prawa do Marco Sittwe i duży znak zapytania znowu przy Tottenhamie. No to jedziemy sobie w takim razie dalej. Brentford-Leicester. Leicester troszkę wkurzyło Brentford tą bramką w 21 minucie. Bo szybciutko odpowiedzieli Wissa, a potem trzy razy Kevin Shada jeszcze dołożył przy tym pierwszym golu asystę, więc to jest absolutnie mecz jego imienia. No kłopoty, kłopoty Leicester, ale kto wie. No i tutaj też chyba zaproszę i wywołam pana Krzysztofa do kilku zdań opinii na temat tego, co wkrótce będzie działo się z Leicester w Premier League. To jeszcze nie był mecz Ruda van Nisterloja, ale już wkrótce będzie on trenerem zespołu Leicester City. Czy nadchodzą w takim razie wspaniałe lata dla Leicester City? Tak, Jezus, tragedia. Wyładowały mi się sławki, nie wiem, czy wspominaliście. Przeszukałem całe mieszkanie. I znalazłem jedną taką e, starą słuchawkę z Xiaomi, w, w pudełku tylko jedna działała, próbowałem odpalić najpierw jedną, nie zadziałała, odpaliłem drugą, na całe szczęście zadziałała więc jestem z wami, słyszę was średnio, ale mam nadzieję, że damy radę dotrwać do, do samego końca. Miałem kurde zawsze na kablu słuchawki zostawione tak awaryjnie i nie wiem, gdzie one są. Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie jestem. Leicester City i Rudvan Nistelroy. Zacznę od tego, bo to jest, to jest chyba najciekawszy temat. Bardzo odważny ruch włodarzy Leicester City. Mam takie poczucie, jeżeli chodzi o pójście po Ruda Van Nistelrooy. Oczywiście tak jak jak już Jonasz wspomniałeś, nie było go w, tej, w tym meczu na, na ławce szkoleniowej. To jeszcze, jeszcze było za wcześnie, jeszcze to wszystko nie zostało dopięte na czas. Ale no jest, to, jest to na pewno. Zabieg bardzo odważny i krytykowałem mocno zwolnienie Steve'a Coopera, ale jeżeli to było zwolnienie Steve'a Coopera po to, żeby zatrudnić Ruda van Nistelrooya, no to ja wsiadam do tego hype trainu i wsiadam do tego pociągu wielkiego Ruda van Nistelrooya. To jest w ogóle niesamowita sytuacja, bo to jest w jednym klubie znajduje się dwóch moich ulubionych napastników w historii Premier League. Oczywiście Jamie Vardy i rudwan van Nistelroj, co też jest symboliczne, bo przecież te chyba już kilkanaście, z 10 lat temu Jamie Vardy pobijał rekord Ruda van Nistelrooya pod względem meczów z rzędu ze strzeloną bramką. 10 bramek Van... 10 meczów Ruda Sterling Roya z golem w Premier League, 11 Jamie'ego Wardiego, ten pamiętny mecz z Manchesterem United, kiedy właśnie pobił rekord Wielkiego Holendra. Jedyne co, no to oczywiście Prze jest... pa Pamiętasz na hmm? jakiej drużynie się Vardy zatrzymał? Vardy na jakiej drużynie się zatrzymał? Tak, na, na której na... nie kontynuował tej serii. Na Swansea? Tak jest. Swansea przegrał prawda 0 do 3 i hat trickery Adamera, ale Wardiego udało On się chyba zatrzymać, karnego wtedy szanowni zmarnował. państwo. On chyba karnego w ogóle wtedy zmarnował. Tego już nie pamiętam, ale to było, pamiętam, że to był świetny To było To świetny i fenomenalny wystąpienie Golokante, który wtedy przeszedł trochę do takiej szerszej świadomości kibiców. Okej. Okay. Rud Van Nistelrooy oczywiście jest pewnego rodzaju niewiadomą trenerską cały czas, bo e, oczywiście fajny ten jego epizod w Manchester United jako, jako ten caretaker. E, wcześniej dużo dobrego można było o nim usłyszeć, kiedy pracował jako asystent Rika Tenhaga, ale to wciąż jest menedżer, który tej piłki na tym seniorskim poziomie, jeżeli chodzi o prowadzenie drużyny w Holandii, w, zas w zasadzie dopiero co liznął. Więc e, utrzymanie Leicester City. Z taką grupą zawodników, jaką ma tutaj, będzie naprawdę karkołomnym wyzwaniem, i ja oczywiście trzymam kciuki za Ruda van ale przyznam szczerze, że będę bardzo mocno zaskoczony, jeżeli to utrzymanie uda mu się dowieść. No to ja tutaj dodając e, krótko, tylko powiem, że e, troszkę współczuję Rudowi Wannisterlojowi, ponieważ e, Lester trochę mam kosy z tą drogą aktualnie, bo mam wrażenie, że Rud wchodzi do wylęgarni żmi Ci piłkarze, którzy okazali się totalnie nielojalni wobec e, Steve'a Coopera, no teraz u Roda Van nie będą mieli już żadnych wymówek i tak naprawdę w tym momencie e, Lester, e, no, musi po prostu coś osiągnąć, tak? Prawdopodobnie ten cel na ten sezon to jest cały czas um, utrzymanie i tutaj nie ma jakichś takich wielkich wymagań, żeby tutaj zrobić nie wiadomo co, natomiast jeżeli ci piłkarze nie będą dowozić, no to przepraszam bardzo, ale drugi raz już na, na ich prośbę włodarze nie, nie, nie zwolnią trenera, więc niech się wezmą gość po prostu i pokażą na co ich stać, bo to też jest faktycznie, ten mecz jest stwierdzeniem Rut... tego. Mhm. Rud lubi się też pokłócić, czy to z szatnią, czy z zarządem, co, co wydarzyło się już w Holandii, więc to może być mieszanka wybuchowa w Leicester. No właśnie, i też słuchając sobie wywiadu Konora Ko Cody'ego po tym meczu, to on powiedział coś takiego, że musimy spojrzeć w lustro i zastanowić się nad tym, co robimy. I oczywiście, ja nie wiem, do czego on się dokładnie odnosił, czy to było do tego meczu konkretnego, bo lester zagrał naprawdę fatalnie. E, natomiast to, to jeżeli miałoby coś jeszcze więcej na myśli Konor Cody wypowiadając te słowa, no to nie zniwiłbym się, bo faktycznie ta sytuacja w Leicester troszkę ostatnio stała się delikatnie toksyczna. Natomiast Rudvanistro i wydaje mi się, że może być odpowiednią osobą, żeby troszkę tę sytuację oczyścić. A jeszcze tylko tutaj Słówko o Brentford, żebyśmy też oddali, że zagrali fenomenalne spotkanie, no to chyba nikt nie spodziewał się tego, że Kevin Shade zdobyć hat-trick w tej kolejce. To jest najmniej oczywisty kandydat do tego, żeby zdobyć trzy gole w jednym meczu, jeśli chodzi o ten, ten fragment sezonu, ale fenomenalna forma Brentford u siebie po prostu trwa i też bardzo mi się spodoba przemowa Tomasa Franka po tym meczu, w, w którym po prostu powiedział, że no czasami jest gorsza, czasem piłkarze mają gorszą formę, nie zawsze wszystko wygląda jakoś kolorowo, natomiast po prostu to, co ta ciężka praca, która, e, którą wykonywali po prostu zawodnicy Brentford, zwłaszcza Kevin Shadę, po prostu w końcu zaowocowała. E, no i wielkie prawa dla tego piłkarza, że udało mu się zagrać. Tak, w końcu takie spotkanie, taki trademark trochę i taki, taki naprawdę przełomowy moment może dla tego piłkarza. Może to będzie teraz kluczowy zawodnik, e, bo wiemy, że nie może wszystko w ofensywie Brentford spoczywać na Brianie Bemo, tam inni piłkarze też muszą dojeżdżać i ne, potencjalnie niewypały transferowe, jakim byli Mikkel Damsgaard i Kevin Shade już mają po jednym takim naprawdę fundamentalnym występie w tym sezonie więc może to się będzie dalej rozwijać. No mówimy o zawodnikach ofensywnych Brentford, no to trzeba też wspomnieć o Joanie Wisie, bo mam wrażenie, że mało mówi się o tym piłkarzu na starcie tego sezonu. A to jest 8 goli i asysta w 10 meczach tego sezonu Premier League, więc to są naprawdę rewelacyjne liczby tego piłkarza. I ja jestem, przyznam szczerze, w szoku, jak dobrze wypełnił tą lukę po, po Iwanie Toneju, bo tak chyba trzeba to, trzeba to określić. I to właśnie nie jest tak, że to są mecze jakiś jeden przebłysk, jeden mecz z hat tylko faktycznie Joan Wisa wygląda wygląda kapitalnie niemalże w każdym spotkaniu. No i jedziemy dalej. W takim razie, szanowni państwo, kolejny mecz, w którym pierwsza połowa zdecydowanie oddała, a tutaj nawet powiedziałbym, że pierwsze 20 minut było niesamowite, bowiem w 20 minut padły 4 gole. A mowa oczywiście o Bournemouth kontra Wolverhampton, 4-2 do 2 wygrywają goście, czyli właśnie Bournemouth, bo powiedziałem pierwsze Bournemouth trochę bez sensu. Justin Kluivert zdobywa hat z rzutów karnych, także coś, no mówię, no same piękne historie w angielskiej piłce w tej kolejce to była, to była chyba, nie, nie wiem, to chyba była moja ulubiona kolejka. Tak więc mocne wyzwanie, czy, czy pierwsze 20 minut były lepsze w meczu Arsenal-West Ham, czy jednak w meczu... Bournemouth, Wolverhampton. O, takie pytanie Wam zadam. No i musicie na nie odpowiedzieć. Bournemouth, Wolverhampton. Nie wiem dlaczego, po prostu tak. Bo przecież jak nie lubi Arsenala. Ja wiem dlaczego. Właśnie. Okej, okay, czyli to potwierdzenie, potwierdzenie tej teorii. No dobra, no zgadza się, to, to, to było to. Eee, świetny mecz, świetny mecz Bormów, to trzeba tutaj oddać eee, i chaterem tego spotkania wbrew pozorom nie był Justin Kluivert, który strzelił trzy bramki z rzutów karnych. Eee, do niego oczywiście też za moment przejdę, ale no najlepsze spotkanie moim zdaniem ze całej ekipy w Nagroza zagrał Ewa Nilsson, który te trzy rzuty karne dla, dla ekipy Bormów wywalczył. Eee, I to pokazuje tylko, że eee, no, można zagrać kapitalny mecz będąc na Pastynikiem, nie strzelając bramek, no tylko trzeba po prostu robić to bardzo mądrze i znajdować się w odpowiednich miejscach. Chwalił go bardzo mocno Andoni i Raola, i to też pokazuje, jak, jak buduje się ten zawodnik, jak buduje się ten napastnik na starcie tego sezonu. Ja jestem przekonany, że jeszcze duże rzeczy od niego w koszulce Bormów zobaczymy. Zwłaszcza, że cała ta ekipa wygląda jak świetnie funkcjonujący system. I zastanawiam się tylko nad jednym: kto i kiedy wyciągnie niego i Raole i gdzie bo to jest menedżer, który myślę, że tego sezonu w w może już nie dokończy, że jeżeli go dokończy, to, to latem będzie jednym z najgłośniejszych nazwisk i najgorętszych kąsków na tym rynku menedżerskim, bo to jest naprawdę świetny trener. Co do Justina Kleiwerta, bo tutaj Mam ciekawostki, że jest to pierwszy piłkarz oczywiście w historii Premier League, który strzelił trzy bramki z rzutów karnych, ale takich piłkarzy w, zanim futbol się rozpoczął, czyli zanim powstała Premier League, było jeszcze trzech. I był to Ken Barnes dla Manchester City w grudniu 1957 roku. Billy Walker dla Aston Villa w listopadzie 1921 roku. I pomiędzy nimi był piłkarz, którego celowo pominąłem, bo był to Charlie Mitten, czyli zawodnik Manchester United, który strzelił bramkę w marcu 1950 roku dla United w spotkaniu z Aston Villą. I jest to o tyle ciekawe, bo nazwisko Mitten wydawało mi się dosyć znajome. Jest to bardzo piłkarska rodzina, a jeden z prabratanków pana Charliego Mittena to Andy Mitten, czyli bardzo znany dziennikarz zajmujący się Manchesterem United. Kibica Manchester United na pewno na pewno tego człowieka kojarzą. A bratanek pana, pana Charliego Mittena, czyli Albert Scanlon, był też zawodnikiem Manchester United i był to piłkarz, który przeżył katastrofę monachijską. Więc wiele wątków tutaj się, tutaj się pojawiło przy tym, przy tym hattriku Justina Kleiwerta, a kończąc już wspominki historyczne, warto jeszcze zaznaczyć o tym kibicu, który tak bardzo chciał przeszkodzić Justinowi Kleiwertowi w wykonaniu kolejnej jedenastki, że postanowił rozebrać się do samych Slipków i w ten sposób rozproszyć uwagę zawodnika Bormów. Jak wiemy, oczywiście się nie udało. Justin Clyvert zachował nerwy ze stali i ta cała, cały ten performance poszedł na marne. Kapitalny występ, rzut karny też trzeba wykorzystać. Ja bardzo, bardzo irytuję się, kiedy ktoś poddaje wątpliwość liczby uzyskane z rzutów karnych. To nie jest formalność, też trzeba być dobrym z rzutów karnych, i Justin Clyvert pokazał, że potrafi robić to etatowo. Ja to słówko o Wolves, bo ty powiedziałeś o kibicu, który rozpraszał Gleywerd, to ja powiem o drugim kibicu, który starł się z Rosessa, bo to jest taka historia, która tak dosyć głośno zawrzała spośród właśnie środka kibicowskiego Światka kibicowskiego Wolverhampton, bo Rosessa już w przerwie cofnął się za linię bramkową i wszedł w jakąś pyskówkę z kibicem pod trybuną Southbank. No i to jest dość nietypowe, że bramkarz właśnie nie po meczu, jeżeli już takie sytuacje były widoczne. To, to zazwyczaj gdzieś tam po końcowym gwizdku, ale że już w trakcie był tak wyprowadzony z równowagi przez tego jednego konkretnego kibica, który prawdopodobnie po prostu coś krzyczał cały czas przez te pierwsze 45 minut w kierunku bramkarza Wolverhampton, że ten po prostu się odwrócił, nie wytrzymał, podszedł i coś tam coś tam chciał mu wytłumaczyć. Ale też patrząc sobie na cały ten występ Rosesa, no to ten kibic, który był chyba prawdopodobnie kibicem Wolverhampton, tak wyprowadził Rosesa z równowagi, że ten sprokurował właśnie te dwa, dwa z tych trzech karnych, i to pokazuje po prostu, jak. Jak, jak źle aktualnie wygląda cały ten nie wiem, no, ta, ta sy synteza, tak, między Wolverhampton, na współpracę między piłkarzem Wolverhampton a kibicami, że do takiej sytuacji po prostu nie powinno dochodzić i też bramkarza z Broniu Garonil, mówił, że takie sytuacje po prostu się zdarzają czasami, ale no musisz czasami zachować chłodną głowę, natomiast jeżeli twój, twój kibic po prostu robi takie rzeczy, no to, to też tutaj to nie jest no nie jest po prostu przyjemne wysłuchiwanie. Bramkarze zwłaszcza są po prostu... Wyczuleni i wydaje mi się, że czasami powinni postąpić po najbardziej odporni psychicznie na tego typu rzeczy, bo oni najczęściej po prostu słyszą coś z trybun, bo po prostu stoją najbliżej tych trybun i też często nie biorą po prostu udziału w akcji, która się dzieje po prostu po drugiej stronie boiska, więc no tutaj tylko chciałem dodać tę, ten, ten, może mniej ciekawą, ciekawostkę z tego meczu. A my ruszamy dalej. Ktoś tutaj z Was mówił o tym, że o kryzysie Newcastle sobie porozmawiamy, no to właśnie nadszedł ten moment. Jakim cudem Crystal Palace tego meczu nie wygrało? Powiem więcej, jakim cudem Crystal Palace ledwo ten mecz zremisowało? To jest pytanie, klucz, bo dopiero w 94. minucie minus strzelił Bramkę na 1 do 1. Newcastle miało jeden strzał celny w tym meczu i to nawet nie była bramka, bo to Gordon nabił Gayego, który strzelił bramkę samobójczą. No źle, źle wygląda Newcastle, za to tyle ile strzałów oddał Crystal Palace generalnie na bramkę w tym spotkaniu i jak blisko byli. No właśnie, wydawało się, że tego meczu nawet nie skończą z żadną bramką, a byli cały czas blisko, to nawet Glasner... Na sam koniec w tej 94 minucie cieszył się razem z piłkarzami, że udało się ten remis wycisnąć, choć tak jak mówię, no chyba Crystal Palace może sobie pluć w brodę, że tutaj akurat w tym spotkaniu nie stać ich było na zwycięstwo. 9 punktów w tym momencie Crystal Palace, no i co panowie o tym Newcastle ciekawego można powiedzieć? To w ogóle jakiś ten, jakaś różnica informacyjna, bo w statystykach BBC pojawiła się informacja, że Newcastle United w ogóle nie oddał żadnego celnego strzału na bramkę. E, Okej, okay, to może oni policzyli ten strza strzał Gordona? No nie no wiem. Właśnie to, widzę, widzę jest... że w statystykach flash z jest ten jeden, jeden celny Musimy strzał, ale na pewno w... <śmiech> <śmiech> trzeba obejrzeć ten mecz i zobaczyć, zobaczyć jeszcze raz. ten. Zobaczyć, ile jest ile jest strzałów na bramkę, no, ale oczekiwane bramki Newcastle United 0,02, no to jest jakaś tragedia. I zwłaszcza kiedy mówimy o drużynie, której no, tą linię ataku stanowią tacy piłkarze jak Anthony Gordon, Aleksander Isak, czy Joelinton w tym wypadku, Chris Willock, no są piłkarze, którzy potrafią strzelać bramki. Harvey Barnes zamerdował się też na tym boisku w drugiej połowie. Calum Wilson chociażby. Więc problem ze strzelaniem goli w Newcastle United zaczyna się pojawiać. Bo już w tym poprzednim meczu z West Hamem i mówiliśmy, że oni nie stworzyli sobie zbyt wielu okazji. Wtedy myśleliśmy, że to jest świetnie grająca defensywa, defensywa młotów, no ale jak się okazało, wystarczyło kilkadziesiąt ledwie minut i to wcale nie wcale nie więcej niż pół godziny wcale nie źle powiedziałem, aha, oczywiście nie Chris Willock, tylko Joe Willock to jest moje, moje odwieczne, moja odwieczna walka z braćmi Willock, dobrze, że ten trzeci, chyba Mati Willock się nazywał, nie zrobił jakiejś spektakularnej kariery, bo byłoby jeszcze, bo byłoby jeszcze trudniej oczywiście tak, Joe Willock. Kulisy, napisałem do Krzysia, że powiedział Chris Willock w międzyczasie żebyście wiedzieli, dlaczego Krzysztof nagle zaczął o tym mówić. Tak, no z, złapałem taką pełną konsternację tutaj, ale tak, oczywiście oczywiście nie Chris Willock. Chris Willock to w e, Championship, więc, więc jeszcze poziom niżej. E, wracając jednak do, do, do samego tego spotkania, no to problem z kreacją w ekipie Newcastle United zaczyna, zaczyna się pojawiać. E, no i właśnie daje nam to trochę obraz tego, dlaczego West Ham wyglądał na ich tle tak dobrze, no bo ekipa Crystal Palace nie jest wcale najmocniejsza na świecie e, i nie imponowała nam zupełnie w tym sezonie a jednak Newcastle miało ogromne problemy, żeby, żeby przebić się przez te, przez te ich zasieki defensywne i stworzyć cokolwiek no a tak jak słusznie Jonasz zauważyłeś Palaz miał z tego meczu tak na dobrą sprawę więcej i gdyby oni zakończyli to spotkanie zwycięsko to absolutnie żaden kibic rok nie mógłby mieć żadnych pretensji, bo, bo Newcastle zagrało po prostu słabo i martwię się trochę o tę ekipę, zastanawiam się o co, o co tutaj chodzi, bo mówiliśmy już kilkakrotnie w trakcie tego sezonu, na starcie tego sezonu że Newcastle znowu wygląda tak, jak wyglądało w tych swoich najlepszych miesiącach, w tym swoim najlepszym czasie, że znowu jest agresywne, znowu jest szybkie, znowu jest nieustępliwe, że widać, że tych meczów jest mniej, że nie ma tego, tego obowiązku gry w lidze mistrzów, przez co mogą ci podstawowi zawodnicy złapać więcej odpoczynku i być co tydzień gotowi do gry na 100%. No a tymczasem przyjeżdżają na Crystal Palace i kompletnie tego nie widać. Także pan Eddie Howe łapie kolejny kryzys. Pytanie, czy dostanie ponownie czas, żeby z niego wyjść, no bo to już jest druga, e, druga część tabeli, ta dolna część tabeli dla Newcastle United, e, więc e, kurczę, no e, biorąc pod uwagę możliwości finansowe Newcastle United, nie biorąc pod uwagę tutaj finansowego fair play, e, no to pytanie, czy taki Andoni Iraola chociażby, hmm. o którym rozmawialiśmy przed chwilą, nie byłby łakomym kąskiem dla właścicieli Newcastle United? Albo ktoś jeszcze może głośniejszy i jakiś bogatszy może nazwisko, chociaż no Ediho na pewno zasłużył sobie na to, żeby jeszcze troszkę czasu dostać, natomiast rzeczywiście ten sezon wygląda póki co bardzo rozczarowująco i od samego początku tak naprawdę tego sezonu coś tam, coś tam po prostu nie gra. Natomiast jeżeli chodzi o to spotkanie, to ja się cieszę, że w ogóle padły jakieś gole, bo w zeszłym sezonie te dwie drużyny grały ze sobą trzy razy, i każdy z tych trzech meczów skończył się wynikiem 0-0, więc tutaj cieszmy się rzeczywiście, że, że nawet ten gol samobójczy, ale no mimo wszystko tutaj jakieś gole padły i też wielki, wielkie słowa uznania dla Daniela Munioza, który próbował, próbował, próbował i w końcu mu się udało tego gola strzelić, fenomenalna główka, naprawdę nie spodziewałem się, że ten piłkarz jest w stanie tak wyskoczyć do, do dośrodkowania, ale no też tutaj przełamał trochę ten, ten impas i dał punkcik swojej drużynie. Jedziemy do potężnego Brighton, żeby skomentować spotkanie z jeszcze potężniejszym Southampton 1-1. do jednego. Drugi remis, no i trzeci raz punktują piłkarze Southampton w tym sezonie punktów. Pięć, niedużo, ale zawsze to więcej niż cztery. O co tam w ogóle chodziło z tym spalonym Camerona Arczera? Dosyć głośno się zrobiło, bo pokazano, że wszystko jest w porządku, a bramki jednak... Nie uznano. No a wtedy byłoby 2-1 dla popularnego Southampton. No, nie muszę chyba mówić, że Brighton było w tym spotkaniu lepsze, bo to raczej jest częsty obrazek, że, e że Southampton jest po prostu drużyną e gorszą, jeśli już gra z kimś tutaj e w Premier League. Brighton zresztą radzi sobie bardzo dobrze. Czwarte miejsce w tym momencie nad Manchesterem City. Kto by to pomyślał po 13 kolejce? No nic, oddaję Wam panowie głos i tylko jeszcze powiem, że dobrze widzieć Mitome w formie. Druga bramka z rzędu, jeśli chodzi o Premier League, w sumie już trzecia w tym sezonie, tak więc Kauru Mitoma zaczął strzelać. Zobaczymy na, na jak długo. Ja nie wiem, tak szczerze, czy Brighton było aż tak widocznie lepszą ekipą od Southampton w tym spotkaniu. Dużo takiej sztuki dla sztuki, mam wrażenie, w grze Brighton. Jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę konkrety, to wcale, wcale aż takiej dużej dysproporcji nie było. To zabawne, bo zazwyczaj mówiliśmy tak o mhm. Southampton w tym wypadku, że, tak. że to sztuka dla sztuki i, i brakowało konkretów. A tymczasem, a tymczasem to właśnie ekipa, ekipa Soton zagrała nieco konkretnie. Swoją drogą, zobaczenie Joe Lamleya w bramce drużyny Premier League w sezonie 2024-2025 to nie jest coś, co było w moim bingo. Eee, no to już jest trzeci bramkarz w tym sezonie, który, który stoi między słupkami. A łącznie sub, czwarty, sub, bo pamiętaj, że cały czas w Southampton jest Gavin Bazuno, więc Joe Lamley tak naprawdę na papierze jest czwartym bramkarzem w Southampton. Ale trzeci bramkarz, który już gra, o to mi, oto mi w tym Tak, 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 eee... tak. tak. O to mi w tej sytuacji chodziło. no Alex McCarthy został usadzony po tym niespecjalnie dobrym <laughs> występie w poprzedniej kolejce. Nazwijmy to jak najbardziej, jak najbardziej łagodnie w tym, w tym przypadku. Joe Lamley z kolei bardzo przyzwoity występ, więc, więc tutaj ta zmiana, ta zmiana wyszła na plus. Tak, żeby jeszcze kogoś wyróżnić, to, to oczywiście kolejny świetny mecz DiBlinga. To jest piłkarz, który ma naprawdę papiery na ogromne, ogromne granie, i, i z przyjemnością można tego tego chłopaka obserwować, no ale klucz tego całego meczu i najważniejszą sytuacją było to, o czym wspomniałeś Jonas, czyli ten spalony Camerona Archera, ale ostatecznie nie Camerona Archera, bo, jak pokazała analiza War, Cameron Archer nie był na spalonym przy, przy zagraniu w pole karne. Swoją drogą taki test oka, gołe oko mówiło, że jest na wyraźnym spalonym. Więc pokazało to tylko, jak bardzo zawodna może być ta nasza perspektywa, którą mamy, mamy z tej kamery telewizyjnej, a jak to faktycznie wyglądało w rzeczywistości. Cameron Archer faktycznie na spalonym nie był. Naspalonym był Adam, Adam Armstrong, który znajdował się w środku pola karnego. Piłka przeleciała za jego plecami. On tej piłki nie dotknął, ale ewidentnie wykonał ruch. Piętą w kierunku futbolówki, przez co goalkeeper Brighton no, oczywiście skupiał swoją uwagę na napastniku świętych. Do siatki trafił Cameron Archer, no i główny błąd tej całej analizy był taki, że widzowie w telewizji zobaczyli informację onside i tą zieloną linię, więc wszystko wskazywało na to, że Bramka została uznana i że, że wszystko było prawidłowo. No ale onside był tylko Cameron Archer. Dopiero po tym zajęto się sytuacją Adama Armstronga i tym, czy absorbował uwagę golkipera. Ostatecznie WUZWAR uznał, że, że absorbował uwagę golkipera i ta bramka nie została uznana. I tutaj możemy się oczywiście kłócić. Też w studiu Match of the Day była taka dosyć zażarta dyskusja na ten temat. Ja z jednej strony absolutnie rozumiem to, że w świetle widzenia przepisów Adam, Arms, Adam Armstrong wykonał ruch, piętą w kierunku tej piłki e, i mógł absorbować e, uwagę bramkarza. DN Dublin w ogóle właśnie w, w, w Match of the Day stwierdził, że e, był to piłkarz w różowej koszulce i gdyby go tam nie było w tamtym miejscu, to bramkarz Brighton od razu skierowałby się w kierunku Camerona Archera, przez co na pewno ta jego uwaga była odwrócona. I, Ciężko się z tym nie zgodzić, a z drugiej strony mamy ten argument, że, no kurde, nie chcemy widzieć takich spalonych, odgwizdywanych, które na dobrą sprawę nie są spalonymi. Chcielibyśmy oglądać jak najwięcej bramek. I jeżeli Cameron Archer nie był na pozycji spalonej, no to ta bramka być może powinna zostać uznana. No, jest to taka sytuacja 50 na 50. I to jest taki idealny przykład sytuacji w futbolu, kiedy jeden sędzia zadecyduje tak, a za tydzień, w identycznej sytuacji, sędzia zrobi kompletnie coś innego. Bo jak wiemy, konsekwencji arbitrum w Premier League brakuje, aczkolwiek to była bardzo trudna do oceny sytuacja. War nie pomógł sobie jedynie tym, tym komunikatem z zieloną linią przy Kameronie Archerze. Kiedyś mieliśmy taki kącik w naszym programie, znaczy całkiem niedawno, bo chyba w poprzednim sezonie, Sól Futbolu. Najczęściej rozmawialiśmy tam o meczach Crystal Palace. Ja mam wrażenie, że teraz będziemy mogli tak rozmawiać o meczach Ipswich. No w każdym razie mecz Nottingham Forest Ipswich genialnie wpasowuje się w to, czym był ten kącik na koniec programu. Jedna tylko bramka Chrisa Wooda z rzutu karnego w tym meczu. Chris Wood dziewiąta bramka. Już w tym sezonie, tuż za plecami Mohameda Salaha i Erlinga Halanda, tak więc doskonała e, dyspozycja nowozelandczyka. Kurde, nie wiem, czy tak się mówi. Chyba mhm, tak, Jak tak, ja coś tak, to poprawi, nie. Okej, dobra, 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 to nikt nie musi mnie poprawiać. W takim razie, e, no co, Ipswich, e, sympatyczna ekipa. E, mam wrażenie w ogóle, że słowo sympatyczne to jest najlepsze słowo, jakie opisuje Ipswich w tym sezonie. Tyle ode mnie. A a myślę, że słowo sympatyczne tak na przestrzeni ostatnich lat ma zawsze wyźwięk pozytywny? Czy czasami jak ktoś, nie wiem, czy ty chciałbyś, żeby ktoś ciebie nazwał sympatycznym? Czy, czy to czasami jest takie... No to zależy w jakiej, jakiej okazji, nie? No bo jak na przykład, ja miał ktoś chciał. ocenia twoją pracę i by powiedział, że no, Janasz jest po prostu sympatyczny, to wtedy by wiadomo było, że jestem po prostu spoko gościem, a nie robię nic dobrze. No <laughs> Zaraz właśnie. Się no to właśnie, dokładnie tak wygląda prowadzenie przez ciebie tego programu. <laughs> Nie jeszcze to... w komentarzu Jonasz, jesteś sympatyczny. Właśnie... <laughs> Ciekawe kto to... słucha do tego momentu. Chodziło mi po prostu o to, że jak chcesz komuś sprzedać jakiś taki. wiesz, jakoś, jak, jak to się mówi, Jezu? Yy, nie, nie argument. Wypadło <laughs> mi słowo teraz. Komplement, o Jezu, już późno, już jest naprawdę. Jak chcesz komuś sprzedać komplement i yy, szukasz właśnie, nie, nie wiesz już czego powiedzieć, no to ostatni, co ci przychodzi do głowy, że no. W sumie jest sympatyczny, nie? jakby to jest to jest mniej więcej coś takiego ostatnio zauważyłem właśnie, że, że, że to słowo nie zawsze jest właśnie tak w 100% nacechowane pozytywnie, ale mówiąc o e Ipswich, no to to jest rzeczywiście drużyna, którą my lubimy, ale tak jak mówisz, może nie do końca wykonuje swoje, um, swoje wszystkie obowiązki, mianowicie, bo tutaj um, należycie, bo tutaj oczywiście Nottingham Forest okazało się dużną um, lepszą, miało poro okazji, to tak, że oni strzędili do z karnego, to tutaj jakby nie, 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 nie opowiada nam całej historii też o tym meczu, bo tych karnych w ogóle to mogło być więcej, to cała praca sędziów w tym, w tym spotkaniu, to myślę, że, że zasługuje na totalnie oddzielny segment, natomiast Chris Wood po prostu ten karny wykorzystał i, i to już jest jego dziewiąta bramka w tym sezonie, więc bardzo dobra forma Chrisa Wooda. Gdzieś widziałem taki komentarz na Twitterze, że Chris Wood jest aktualnie w lepszej formie od Cleana Mbappe i to wcale nie musi być napisane jakoś żartobliwie, tak, że, że to aktualnie jest rzeczywiście piłkarz, który... Nie widziałem nigdy dobrego meczu Kyliana Mbappe, kilka dobrych meczów Chrisa Wooda widziałem. A dobrze, wiem, że, dobrze wiem, że Krzysztof Bielecki jest bogiem futbolu, który no, wyznacza, kto jest dobry, a kto słaby, więc Chris Wood ewidentnie tak. jest jednym z lepszych piłkarzy. No nie, no, ale no generalnie no, też patrząc na przykład na ten mecz ostatni, że odbiegając trochę od tego Nottingham Forest, Liverpool, Realem Madryt, no to disaster class Kyliana Mbappe i... I tak, tak to mniej więcej wygląda. Myślę, że gdyby panowie zagrali jeden na jednego, no to w aktualnej formie rzeczywiście Chris Wood załadowałby tam mnóstwo bramek, a Bapy co najwyżej go zjadł po autach. No tak, no tak to mniej więcej wygląda. Zeszły sezon Chrisa Wooda to było 14 bramek, więc ja zadaję wam panowie jeszcze szybkie pytanie, czy on w tym sezonie to pobije. Myślę, że pobije, a co istotne, bardzo możliwe, że już w niedalekiej przyszłości stanie się najlepszym strzelcem Nottingham Forest w historii występów w Premier League, bo już w tej kolejce wyrównał rekord należący do Briana Roya, który wynosi 24 bramki. Skromny ten dorobek najlepszego strzelca Nottingham Forest w historii Premier League. Ale no, oczywiście wiemy, że ta drużyna akurat w erze Premier League nie grała w najwyższej klasie rozgrywkowej za długo. Swoją drogą Brian Roy strzelał bramki w tym pierwszym sezonie, w pierwszym sezonie, bodajże to był 95, 96, albo 94, 95, kiedy Nottingham awansowało do Premier League i zajęli wtedy trzecie miejsce, jako Beniaminek awansując do Pucharu UEFA. I tak sobie pomyślałem, że byłoby pięknie, gdyby ekipa Nottingham z Chrisem Woodem awansowała w tym sezonie do europejskich pucharów. A jeszcze tylko na koniec szybki fakt, fakt checking własnych słów, bo powiedziałem, że w meczach Krystal Palace z Newcastle w ostatnim sezonie Trzy razy pod 0 do zera. Dwa sezony temu miała taka sytuacja, więc to, to nie chodziło o ten zeszły sezon, tylko ten jeszcze wcześniejszy. No i szanowni państwo, niestety, ale musimy skończyć ten fantastyczny odcinek. Oddała nam ta kolejka. Słuchajcie, w grudniu jest nas pełno. Będziemy cały czas wyskakiwać wam Codzienny. z godówki. Dokładnie. Jesteśmy codziennie na kanale angielskiej Espresso. Mnóstwo Premier League, mnóstwo fantastycznych meczów. My zapraszamy z Krzyżkiem Bieleckim na Trybunę Fanów. Właściwie to zaprasza Kacper Klasiński, więc w jego imieniu zapraszam Was, bo my weźmiemy właśnie z Krzysztofem udział w tym formacie. Później oczywiście przerwa na kawę w środku tygodnia, przerwa na kawę do fantazy Premier League. No wszystko, wszystko. Dlatego zostawiajcie suba, może w grudniu szósta Liga Europy, no nie, no wszystko, po prostu co chcecie, to, to my Wam dostarczymy w grudniu i trzymamy kciuki, że uda nam się wbić 20 tysięcy subskrypcji. Możecie w tym pomóc, powinienem pewnie o tym powiedzieć na samym początku, powiem na końcu. Jeśli tak. jeszcze nie subskrybujesz, śmiało, zachęcamy, subskrybuj ten fantastyczny kanał. Panowie, dziękuję Wam serdecznie za dziś, no i pozdrawiamy wszystkich widzów, kto tam jeszcze słucha, to niech zostawi komentarz. Jordan, Aju, trzymajcie się i mana.